pełnej gotowości. Przypomnę Państwu, że dziś w turnieju rywalizują ze sobą dwa miasta. Jest to Iława położona w województwie olsztyńskim i Jasło w województwie krośnieńskim. Cele, jak i zasady konkursu, turnieju sądzę, że są. Przypomnę Państwu, że chcielibyśmy zaprezentować ich dorobek, ale nie tylko, również problemy i sposoby ich pokonywania. Jeśli chodzi o punktację, przyznamy 5 dużych punktów. Oczywiście wygra ten, kto tych punktów zgromadzi więcej. Punkty, na razie tablica punktacyjna, jak Państwo widzą, jeszcze czysta. Tutaj się wszystko może zdarzyć. Punkty będziemy przyznawali za następujące konkurencje, a więc konkursy sprawnościowe przeprowadzane w poszczególnych miastach. Ocena inicjatyw społeczno-gospodarczych. Tutaj głosować będą przy pomocy teleksu, który uruchomimy nieco później, ale w tej chwili podam już jego numer 814-711. Tutaj głosować będą naczelnicy miast oraz miast i gmin do 50 tysięcy mieszkańców, przy czym nie głosują naczelnicy z województw olsztyńskiego i krośnieńskiego. Proszę to sobie dokładnie zapamiętać. Kolejny duży punkt za prezentację dorobku artystycznego i kulturalnego. Tutaj oceniać będzie nasze specjalne jury. Główny punkt programu: społeczna zbiórka książek dla bibliotek. W poszczególnych miastach przygotowane są stanowiska, do których mieszkańcy będą dostarczać książki. Szczegóły regulaminu podam nieco później, tylko króciutka informacja, że po prostu ilość przyniesionych książek podzielimy przez ilość mieszkańców w danym mieście, no i ten, kto będzie miał większy ułamek, wygra. I jeden punkt oczywiście należy do Państwa. Głosowanie telewidzów pod hasłem: w którym mieście chciałbym żyć, w którym mieście chciałbym mieszkać, które miasto bardziej mi się podoba. W tej chwili chciałbym przedstawić Państwu nasze jury. Pan Antoni Kopf, kompozytor. Tadeusz Górny, doradca przewodniczącego Narodowej Rady Kultury. Witold Filler, naczelny redaktor tygodnika Szpilki, tudzież dyrektor Teatru Syrena. Włodzimierz Puzio, artysta, malarz, pianista, trener lekkoatletów, trener 40-lecia. Profesor Mikołaj Kozakiewicz, socjolog. Lech Zachorski, artysta, grafik. Bogusław Kaczyński, znawca muzyki, popularyzator muzyki, dziennikarz, prezenter, długo by jeszcze wymieniać. I pani Barbara Pietkiewicz, szef działu artystycznego drugiego programu telewizji. Oczywiste jest, że jako jedyna kobieta w jury pani Barbara została wybrana przewodniczącą, nie tylko zresztą z tej racji. I chciałbym w tej chwili poprosić panią o krótką deklarację programową pracy jury. Bardzo to dla mnie miłe i zaszczytne zajęcie móc kierować tak znakomitym jury. Ostatnie pytanie do panów. Czy któryś z panów pochodzi z Jasła lub z Iławy? Czy jest zaangażowany w sposób szczególny w sprawy tego miasta? Nie. Nie. A zatem nasze jury będzie bardzo obiektywne, nieprzekupne, sprawiedliwe, choć bardzo mocno zaangażowane w sprawy obu miast, w to, co będziemy za chwilę w tej pięknej, wspaniałej imprezie oglądać. Ja chciałbym jeszcze wyjaśnić, że do jury należy nie tylko przyznanie dużego punktu za prezentacje artystyczne. Jury czuwać będzie również nad przebiegiem całości programu. Gdyby pojawiły się jakieś sporne kwestie, to oczywiście jurorzy rozstrzygną. Mam nadzieję, że takich kwestii nie będzie, że wszystko będzie od początku do końca proste i jasne. Proszę Państwa, w naszym studiu są również rzecznicy obu miast, których chciałbym w tej chwili Państwu przedstawić. A więc Iława, pani Gabriela Czarniecka, zastępca kierownika Rejonowego Ośrodka Pracy Partyjnej, i pan Zygmunt Pydyniak, zastępca przewodniczącego Miejskiej Rady Narodowej, dyrektor zakładów drobiarskich. I rzecznicy Iławy, pani Barbara Kordyś, kierownik działu planowania Urzędu Miejskiego, i pan Marian Sobel, dyrektor Jasielskiego, Jasielskiego Domu Kultury. Wszystko się zgadza. Proszę Państwa, kilka słów o nagrodach. Tuż obok mnie
wspaniały, piękny puchar, choć w sumie niewielki, ale za to bardzo gustowny. Puchar przewodniczącego Komitetu do Spraw Radia i Telewizji. Przygotowane są również nagrody przez Ministerstwo Administracji i Gospodarki Przestrzennej. Nagrody bardzo cenne i bardzo wartościowe, ale o nich zdążymy jeszcze nieco później powiedzieć. Chciałbym Państwa poinformować również, że cały dzisiejszy program, cały turniej zostanie zrealizowany przy współpracy właśnie Ministerstwa Administracji i Gospodarki Przestrzennej. I tyle tytułem wstępu. Pora przenieść się do Iławy. Halo Iława. Za tydzień dni morza, od dziś dni jezior. Zaczynamy tu na MS Iława. Andrzej Kwiatkowski, dzień dobry Państwu. Pozdrawiam telewidzów, witam mieszkańców Jasła. Tu Iława, Iława. 40 lat temu w ocalałych domach żyło w Iławie 2000 mieszkańców. Średnia wieku dzisiejszych Iławian wynosi 27 lat. Iława jest miastem młodych, pracowitych ludzi. Do szkół uczęszcza 6 tysięcy dzieci i młodzieży. Co czwarty mieszkaniec Iławy chodzi zatem do szkoły. Iława, Iława. Proszę popatrzeć na panoramę miasta, od starówki odbudowanej według średniowiecznych założeń architektonicznych. Zielone miasto na szlaku do Bałtyku. Miasto nad pięknym jeziorakiem. Jego 27 tysięcy mieszkańców witają Państwa. Za dwa tygodnie wakacje. Może wypadną tutaj? Co o Iławie i jej mieszkańcach warto wiedzieć? Trzydzieści lat mają iławskie zakłady napraw samochodów. Tylko tu produkuje się urządzenia pneumatyczno-hydrauliczne, w których występuje ciśnienie 630 atmosfer. Star, Jelcz, Belgiet i Karus to marki samochodów, z którymi załoga i ZNS-u jest na ty. Produkują części zamienne i urządzenia. Iławska wytwórnia części samochodowych, pierwszy po pozwoleniu zakład na tym terenie, dała początek iławskim zakładom napraw samochodowych. Iławski węzeł kolejowy PKP nawiązuje do starych, dobrych tradycji kolei warszawsko-wiedeńskiej. Wiele tras prowadzi przez Iławę. Jeszcze w tym miesiącu ruszy pierwszy pociąg elektryczny do Iławy. Pierwszy na Warmii i Mazura. Oglądają Państwo pracę uczniów, którzy chcą kultywować te stare, dobre kolejarskie tradycje. Od listopada 1946 roku działają zakłady przemysłu drzewnego w Iławie. Nasz polski Bóg i Dąb, Sosna i Świerk dzięki właśnie tym zakładom znane są w Anglii, Belgii, Grecji, Holandii, Republice Federalnej Niemiec, Szwecji i we Włoszech. Elementy mebli, wyroby dla kaletnictwa i budownictwa, a zakład produkcji drzewnej w Smolnikach, zakład pruszkowskich zakładów materiałów biurowych, produkuje 600 tysięcy kredek dziennie. 175 milionów oprawek do kredek i ołówków, a ponadto 14 tysięcy metrów sześciennych tarcicy. Olsztyńskie fabryki Meglifli. Zakład numer 9 w Iławie różni się tym od innych, że produkuje meble tapicerowane tylko na rynek krajowy. Proszę sprawdzić, może właśnie oglądając nasz program siedzą Państwo wygodnie w fotelach z Iławy. A to nowy wzór meblościanek o nazwie Iława. Będzie Iława Standard i Iława Lux. Produkcja Przedsiębiorstwa Obróbki Drewna numer 2. Sandacz, Węgorz, Szczupa, Klin, nie powiem ani słowa więcej, bo te ryby były kiedyś dumą naszych jezior i przysmakiem na naszych stołach. Państwowe Gospodarstwo Rybackie w Olsztynie i jego zakład w Iławie prowadzi gospodarkę na ponad 8 tysiącach hektarów jezior w województwach olsztyńskim, ciechanowskim, elbląskim i toruńskim. Rybacy nie tylko łowią ryby, oni je hodują. 7 tysięcy ton... 7 tysięcy ton. Zatrzymam się przy tej liczbie i zaraz będą Państwo wiedzieli czego. 7 tysięcy ton dorodnych indyków trafia na rynek zakładów drobiarskich w Iławie.
gęsi, kaczki to produkcja na eksport. Blisko 4 miliardy złotych stanowi wartość tegorocznej produkcji. 80% załogi to kobiety. Spółdzielnia mleczarska działa na terenie Iławy i Lubawy. Nadwyżka masła, serów i mleka w proszku jedzie stąd do Warszawy i na Śląsk. Roczny skup mleka wynosi 32 miliony litrów, a wartość całej produkcji wynosi bez mała 1,5 miliarda złotych. Tuż obok rzemiosło. W 1945 roku pracowało w Iławie 29 zakładów rzemieślniczych różnych specjalności. Rzemieślnicy piekli wtedy chleb, naprawiali buty, szyli ubrania. W 1965 roku było już 108 zakładów, dziś jest 276. 230 świadczy usługi, 43 to warsztaty produkcyjne. Materiały budowlane i zamki błyskawiczne, wyroby kaletnice, odzież dziecięca i drobne meble, a także artykuły żywnościowe. O rzemiośle jeszcze Państwu dziś opowiem. To tyle wizytówki zakładów. Teraz zapraszam na kiermasz. Tak to już jest w tradycji turniejów miast, że na turniejowych uliczkach handlowcy oferują to, co najlepszego mają w magazynach. Członkowie klubu zainteresowań, modelarze, graficy, rzeźbiarze, hafciarki, leśnicy pokazują mieszkańcom i gościom, co najlepszego mają w swoim dorobku. Jest na to popatrzeć. Prezydenta uczniów szkół Centralnego Związku Spółdzielczości Pracy. Zespół istnieje od 1971 roku, jest dumą szkoły i miasta. Kapelnictwem orkiestry jest pan Bogdan Olkowicz. Daję głos do Jasła. Tak jest zarobiona moja.
Proszę Państwa, fragmentem widowiska ludowego Ropiarz w wykonaniu zespołu robotniczego z podkarpackich zakładów rafineryjnych Pogórzanie. Witamy Państwa w Jaśle. Proszę Państwa, przeplata się tutaj ta kultura ludowa, kultura współczesna. Chcemy uzupełnić te informacje, które przekazane zostały w reportażu o Jaśle. Chcemy je uzupełnić o informacje na temat zakładów pracy działających w Jaśle. W tym mieście, w którym po II wojnie światowej zostało 36 całych budynków Jedynia, które dzisiaj jest dynamicznym, rozwijającym się miastem. Rozpoczynamy od zakładów poszukiwań naftowych. Na tle urządzeń, przy pomocy których pracuje na co dzień załoga tych zakładów, to mówię, tak zwany Kiwon, pracujący tutaj za nami. Załoga ta odkryła, udokumentowała szereg złóż ropy naftowej, gazu ziemnego, daleko poza terenem zagłębia naftowego Podkarpacia. Kolejne zakłady to podkarpackie zakłady rafineryjne, niegdyś rafineria w Jaśle. Niedługo obchodzić będzie stulecie swojego istnienia. Rafineria, która produkuje przy pomocy unikalnych w kraju urządzeń nowoczesnych, produkuje oleje napędowe, smary, produkuje środki uszlachetniające do olei, produkuje sadze techniczne wykorzystywane praktycznie we wszystkich zakładach produkujących wyroby z gumy. I ciekawostka, produkuje także naftę leczniczą, która prawdopodobnie smaczna nie jest, ale jest niezwykle skuteczna. Zakład kolejny to zakłady tworzyw sztucznych Gamrat Erk. Potentat w skali kraju, dwa nowoczesne oddziały, które praktycznie są samodzielnymi fabrykami. Jeden produkujący rury i kształtki z tworzyw sztucznych, drugi produkujący wykładziny podłogowe. Znany w kraju producent, jego wyroby znajdują się na naszym rynku. Proszę Państwa, huta szkła w Jaśle, huta szkła technicznego, która specjalizuje się produkcji kloszy do lamp samochodowych, praktycznie do wszystkich typów samochodów. Spora część tej produkcji przeznaczana jest na eksport i rzecz ciekawa, jedyna w kraju huta, która zajmuje się produkcją szkła witrażowego, niezwykle potrzebnego, niezwykle poszukiwanego, również przeznaczonego w dużym stopniu na eksport. Obok stoiska huty szkła Jasło, zakłady przemysłu cukierniczego Liwocz, produkujące smaczne, słodkie, kolorowe upominki dla dzieci. Tuż obok zakłady Pektowin, zakłady przetwórstwa owocowo-warzywnego, będące jedynym w kraju producentem pektyn i preparatów enzymatycznych. To jakby skromniejsza część produkcji, choć niezwykle istotna, natomiast w skali masowej zakłady produkują konserwy, soki zagęszczone, wina. Kolejny zakład, wytwórnia pieczywa cukierniczego, spółdzielnia Jasiołka. Słodkie wyroby dla dzieci, napoje chłodzące. Obok stoisko zakładów Fotopam, zakładów PTTK, specjalizujących się w produkcji pamiątek turystycznych. Jednym z najmłodszych zakładów w Jaśle, ale jednocześnie największych, jest fabryka płyt wiórowych, która rocznie produkuje ponad 120 tysięcy metrów sześciennych płyt wiórowych. Produkuje także płyty laminowane, wykorzystywane w przemyśle meblarskim. Być może niektóre wyroby produkowane w Iławie właśnie z tych płyt są przygotowywane. Sprawa oddzielna, proszę Państwa, to sprawy kultury w Jaśle, niezwykle żywej działalności prowadzonej tutaj przez Jasielskie Centrum Kultury, wielu twórców ludowych, jedna z nielicznych spółdzielni rzemieślniczych, która ma w swojej specjalizacji kowalstwo artystyczne, garncarze, kapciarze ludowi. I proszę Państwa, plenery rzeźbiarskie. Dziś jeden z takich kolejnych dorocznych plenerów się kończy. Pan Grzegorz Szewczyk z Kozienic, uczestnik i laureat pierwszej nagrody tego pleneru. W tym roku odbywał on się pod hasłem Świat Dziecka. Panie Grzegorzu, jest Pan drugi raz w Jaśle. Jak atmosfera, jak tu jesteście przyjmowani, jak Wam się tutaj pracuje? Rzeczywiście muszę stwierdzić, że jako uczestnik od wielu lat plenerów ogólnopolskich, a mija akurat dziesięciolecie, że klimat, który został stworzony przez nie tylko Jaślan, ale nawet sąsiednie miasta i ludność, która nas odwiedzała, bo bez przerwy mieliśmy całą masę ludzi, którzy nie tylko aprobowali, ale wręcz zachęcali do wymiany zdań na temat naszej twórczości. No poza tym całym motorem pan Marian
Sobel z Domu Kultury Jasielskiego stworzył nam tak miłą atmosferę i tak bardzo zostaliśmy przyjęci mile i serdecznie przez mieszkańców, że z wielką przyjemnością wracam do tego miasta. I chętnie na pewno wrócimy tu jeszcze raz. Warto tu przyjeżdżać. Chciałbym tylko dodać, że rzeźby z tegorocznego pleneru przeznaczone są dla sanatorium dla dzieci w Rymanowie. Wszystkie, proszę Państwa, mówiąc jeszcze o sprawach kultury, warto powiedzieć, że Jasielskie Centrum Kultury wespół ze Stowarzyszeniem Miłośników Jasła Regionu Jasielskiego, z Towarzystwem Miłośników Muzyki i Folkloru organizuje szereg imprez daleko wykraczających poza region. Takie imprezy jak Okółki Jasielskie, jak Biennale Folkloru Pogórza, jak właśnie ten plener rzeźby monumentalnej. To wszystko imprezy szeroko znane w kraju. Byliśmy nawet zaskoczeni, zdziwieni, że jest tutaj tyle zespołów tak aktywnie działających, ale o tym wszystkim będzie jeszcze czas, żeby mówić w czasie dzisiejszego turnieju miast. Oddajemy głos do studia w Warszawie. No tego czasu będzie coraz mniej, dlatego że oba miasta reklamowały się i przedstawiały się tak gorąco, że przekroczyły limit czasu, ale to weźmiemy pod uwagę przy następnym wejściu. Proszę Państwa, ocena tego, co zobaczyliśmy, należy do Państwa, no i oczywiście do jurorów. Jurorzy już czynią notatki, tam spoglądałem, karteczki, długopisy cały czas notują. Pora powiedzieć kilka słów o głównym konkursie tego turnieju, mianowicie Społeczna Zbiórka Książek dla Bibliotek. Otóż w obu miastach przygotowane są stoiska, do których mieszkańcy miast przynosić będą książki. Jakie to mogą być książki? A więc beletrystyka, książki popularno-naukowe, słowniki, encyklopedie. Natomiast nie wolno przynosić podręczników szkolnych. Takie książki nie będą przyjmowane. W stoiskach cztery panie będą przyjmować te książki i stemplować je specjalnymi stemplami. W stoiskach są również rzecznicy miast przeciwnych, konkurenci, którzy będą sprawdzać prawidłowość przebiegu zbiórki książek. Książki przeznaczone są dla bibliotek publicznych, a więc cel bardzo szczytny. Zasady obliczania. W momencie, kiedy zamkniemy konkurs, a będzie to w późnych godzinach wieczornych, podzielimy ilość zebranych książek przez ilość mieszkańców w poszczególnych miastach. Jeśli chodzi o dane o ilości mieszkańców, wzięliśmy je z rocznika statystycznego i rocznik podaje, że w Jaśle mieszka 33 tysiące mieszkańców, a w Iławie 27 350 osób. Ilość książek podzielimy przez ilość mieszkańców. Ten ułamek, który będzie większy, zadecyduje o przyznaniu dużego punktu. I teraz sprawdźmy, jak wygląda stan przygotowań do Społecznej Zbiórki Książek w Jaśle. Halo Jasło. Zbiórki książek jest już gotowe, ponieważ mieszkańcy miasta wiedzą, że ten konkurs wiodący jest rozgrywany w każdym turnieju miast. Ustawiła się już kolejka. Oczywiście czekamy na sygnał z Warszawy i wówczas dopiero tę zbiórkę rozpoczniemy. Panie, które z Biblioteki Radiokomitetu z Warszawy zawsze przy zbiórce książek towarzyszą, są również na swoich stanowiskach. W momencie, kiedy otrzymamy od Was sygnał, będziemy zaczynali. Natomiast ten czas chcielibyśmy jeszcze wykorzystać na krótką rozmowę z panem Czesławem Leoszem, prezesem Stowarzyszenia Miłośników Jasła i Regionu Jasielskiego. Panie prezesie, Jasło wchodzi w skład Komitetu Miast Męczeńskich, Miast Pokoju. Tak, panie redaktorze, miasto Jasło zostało skazane na karę śmierci. Za nic, żadne względy strategiczne ani wojskowe nie przemawiały za to. Dlatego też w związku z tym nasze Jasło jest członkiem i założycielem Polskiego Komitetu Miast Męczeńskich, Miast Pokoju. Panie prezesie, sprawą chyba niezwykle ważną jest doprowadzenie do świadomości zwłaszcza młodych mieszkańców Jasła, tego wszystkiego, co wiąże się z tym regionem, co wiąże się z miastem. To jest zadanie stowarzyszenia, którym pan kieruje. W jaki sposób to robicie? Stowarzyszenie Miłośników Jasła i Regionu Jasielskiego rozwija bardzo szeroką działalność kulturalną, gospodarczą, a również działa na niwie utrwalenia kultury materialnej, mianowicie przede wszystkim w naszym Jasielskim Centrum Kultury, które nasze stowarzyszenie jest rolę wiodącą prowadzi, a również Stowarzyszenie Miłośników Folkloru. Również razem
działamy i organizujemy sesje popularno-naukowe, organizujemy plener rzeźby monumentalnej, organizujemy jasielskie okółki. Panie prezesie, ale wydawnictwa to jest ważna rzecz. Przede wszystkim organizujemy wydawnictwa. Mam tu szereg wydawnictw, mianowicie Zagłada Jasło, Jasło w 40-leciu, Cmentarz Stary w Jaśle, oczywiście Roczniki Jasielskie, Trybunę Jasielską jako jednodniówkę, Studia z dziejów Jasła, które to są upamiętniamy dzieje kultury jasielskiej. Panie prezesie, sądzę, że w czasie dzisiejszego turnieju tę waszą działalność będzie widać. Jesteśmy gotowi do rozpoczęcia konkursu wiodącego zbiórki książek. Oddajemy głos do Iławy i czekamy na sygnał ze studia w Warszawie na rozpoczęcie konkursu. Halo Iława. Ziemia mazurska jest nasza, skrociem ludu, który mówi polską mową, taką samą jak w Płocku i na Kurpiak. Tak w czasie plebiscytu, który po I wojnie światowej miał rozstrzygnąć, czy Iława będzie miastem Polski, pisał Stefan Żeromski. Mieszkańcy Iławy ufundowali ten pomnik wielkiemu pisarzowi. Proszę Państwa, na skwerze Żeromskiego, tuż obok, jest nasze stanowisko zbiórki książek. Jak Państwo widzą, wielu mieszkańców już od rana nie mogło się doczekać. Wszyscy tutaj są z paczkami książek i za chwilę rozpoczniemy ten wielki bój. Przedtem chciałem jeszcze porozmawiać, bo zauważyłem dzisiaj rano pana Zbigniewa Nienackiego. Państwo znają doskonale, autor książek dla dzieci i nie tylko. Co pana tu sprowadza? No ja tu nie jestem przypadkowo. Ja tutaj mieszkam w tej okolicy, pięknej zresztą. Tutaj tworzę te swoje samochodziki i nie tylko, jak pan powiedział. No poza tym lubię to miasto, myślę, że to miasto trochę lubi mnie, skoro ufundowało bibliotekę imienia pana samochodzika, która się cieszy podobno największą frekwencją w całym województwie czytelniczą. Panie Zbigniewie, jak pan sądzi, dużo mieszkańców przyjdzie dzisiaj z książkami? Ja myślę, że obliczam to na ogromną ilość, sądząc po tym, co tutaj widać, to będą dziesiątki tysięcy. Liczymy na to, że nie będzie nikogo w Iławie, kto nie przyjdzie dzisiaj do nas z książkami. Dziękuję panu. Oddaję głos do studia. Jesteśmy gotowi. Czekamy tylko na sygnał od was. A zatem oba miasta gotowe. Uwaga Iława, uwaga Jasło. Start do konkursu społecznej zbiórki książek. Zaczynamy. Proszę państwa, no i pora już na początek emocji tych takich turniejowo-sprawnościowych. Pierwszy konkurs sprawnościowy. I przenosimy się do Iławy. Halo, tu Iława, halo, tu Iława. Spływające estrady tuż przy plaży Jeziora Jeziorak. Witam Państwa, Janusz Pichlak. Kłaniam się Państwu wraz z uczestnikami pierwszego w Iławie konkursu. Trzeba się w nim wykazać nie tylko umiejętnością pływania, ale także dużą siłą, zręcznością przy przyciąganiu łodzi. Od razu, żeby nie przedłużać, przedstawiam Państwu uczestników tego konkursu. Jeden reprezentant z Jasła, jeden z Iławy. Rzecznicy najpierw pan Artur Tworek i pan Franciszek Domurat. Jego syn Piotr, a więc ojciec i syn w reprezentacji Iławy, a reprezentantem Jasła jest pan Kowalik, Wojciech Kowalik. A zatem panowie na mój sygnał, już jesteście rozgrzani. Przed chwilą mieliście pierwszy kontakt z wodą. Za chwilę o szczegółach. Gotowi? Najpierw jeszcze musimy wybrać. Goście mają pierwszeństwo w wyborze łodzi, do której chcecie płynąć. To będzie około 50 metrów. Zmiana, a zatem proszę, zmiana, uwaga, start. Włączam stoper, zobaczymy w jakim tempie zawodnicy po założeniu szelek dopłyną, jak powiedziałem, do łodzi oddalonych około 50 metrów. Następnie wejdą na te łodzie i siłą własnych rąk przyciągną łodzie do tej estrady, na której w tej chwili się znajdujemy. A zatem nie tylko umiejętność pływania, ale także siła, no i technika. Zobaczymy, w jaki sposób te łodzie będą przyciągane. Myślę, że każdy z reprezentantów ma swój sposób. Po prawej stronie reprezentant Jasła, po lewej reprezentant Iławy. Proszę Państwa o doping. Iława i Jasło w tej chwili wydaje się równo, ale jeszcze jest sprawa techniki. Reprezentant Iławy, tak, rufą będzie ciągnął, a w tej chwili linki mogą się zaczepić. Umówiliśmy się, że nie będziemy mieli wzajemnych pretensji. Kto pierwszy dopłynie? Iławianin wydaje się w tyle w tej chwili zdecydowanie,
ale to jeszcze sprawy nie przesądza. Kto pierwszy dotknie pływającej estrady, zwycięża. No więc daleko odpłynął reprezentant Jasła. Ta technika wydaje się lepsza. Tak, sprawa jest prawie przesądzona. Wszyscy tutaj gromko gratulują. Wraz z ratownikami Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego chciałem powiedzieć, że doceniamy zawsze ich pracę. Oczywiście woda stwarza ogromne niebezpieczeństwo. Tutaj była głębokość 38 metrów i chciałem powiedzieć, że w ciągu tego konkursu, jak i w ciągu wszystkich konkursów, które odbywać się będą na wodzie, a także występów na tej pływającej estradzie, czuwać będą zawsze ratownicy z WOTR-u. Tyle z Iławy. Halo, oddajemy głos teraz do studia. A więc, proszę Państwa, pora na naniesienie pierwszego małego punktu. Pani Małgosiu, przyznajemy, zapytamy jury, czy wszystko było jasne, czy wszystko jest ok. Wygrała Iława. Mały punkt dla Iławy. Pierwszy mały punkt znalazł się na tablicy. No i pora przenieść się do Jasła na drugą konkurencję. Witamy Państwa w Jaśle. Pierwszy konkurs tutaj w tym mieście przygotowania do renowacji podwozi. Czas 5 minut, ale na początku prezentacja obydwu zespołów. Goście, którzy mają już jeden punkt i mają na pewno apetyt na drugi w składzie. Marek Dąbrowski, Jan Karolkiewicz, Grzegorz Olszewski, wszyscy pracownicy Polmozmytu. Dlaczego, o tym za chwilę. Prezentacja drużyna gospodarzy, pan Jan Porębski, Wojciech Michnal i Piotr Weiler. Uwaga panowie, czas konkurencji znany, gotowi, start. A ja państwu w międzyczasie krótko opowiem, na czym rzecz polega. Muszą dobiec do samochodów, następnie dojechać tutaj do tego miejsca wyznaczonego dla obydwu drużyn. Samochody są bez benzyny, stąd właśnie zawodnicy obydwu zespołów pchali. Następnie trzeba wymontować akumulator, zamontować kołysko, odwrócić samochód kołami do góry, zdjąć wszystkie cztery koła, położyć jedno na drugim i który zespół wykona to w szybszym czasie. Chciałbym tylko dodać, że reprezentacja Iławy to pracownicy Polmozbytu ze stażem około 10 lat, natomiast w Jaśle występuje dwóch prywatnych taksówkarzy i jeden zaprzyjaźniony mechanik. Wszyscy ci panowie są kolegami, podobnie zresztą jak znający się z jednej zmiany reprezentanci Iławy. Rzecz jest trudna i zobaczymy zatem, kto zrobi to sprawniej. Zabezpieczone zbiorniczki płynu hamulcowego i serwo. Kołyski standardowe, dwa Fiaty, 125, na razie patrzę, rzecznik Jasła pomaga reprezentacji Ławy, wyskoczył podnośnik, szybko skręcają koła i w tej chwili zobaczymy, już w tej chwili reprezentacja Jasła chyba będzie kończyć odkręcanie śrub, później zabezpieczenie i zobaczymy, kto szybciej przeniesie w górę. A więc już samochód Jasła na kołysce. Teraz przytrzymać, zdjąć cztery koła i patrzymy. Na razie spora przewaga reprezentantów Jasła. No nie będziemy z tego wyciągać wniosków, że w Polmozbycie jakby wolniej nas obsługują, ale reprezentacja Jasła gotowa. A więc panowie rzecznicy, czy są jakieś uwagi? Widzę, że pan, który tutaj jest rzecznikiem Iławy, kiwa głową, że wszystko w porządku, a zatem punkt dla Jasła. Nanosimy punkt na tablicę. Wynik w tej chwili 1-1. Na swoją drogą widziałem, że jury również się uśmiechało w czasie tego konkursu. Pewnie tak jak mnie, marzy się państwu taka stacja obsługi, gdyby w takim czasie... Jeśli można by dwa słowa powiedzieć. Myśmy otrzymali bardzo bogate materiały reklamujące obydwa miasta i kiedy z przewodniczącą jury przeglądaliśmy materiał, który trafił do moich rąk, materiał z Jasła właśnie, w jednej z książeczek znalazłem taką karteczkę ręcznie pisaną, na której wyczytaliśmy z panią przewodniczącą, iż jest to tak, rura wydechowa, komplet rury
wydechowej od kolektora z tłumikiem, uszczelką do korektora i tak dalej. I zastanawialiśmy się przez moment, co to ma znaczyć ta karteczka. Czy jest to propozycja w zamian za dobre głosowanie, prawda, otrzymanie tych części, tylko dlaczego tych właśnie, przecież tam nie są koniecznie potrzebne. Teraz rozumiem, że w Jaśle trwały próby generalne i sobie notowano i niechcący taką karteczkę włożono do tych właśnie dokumentów, które otrzymaliśmy. No, przygotowania widać dały efekt. I też zastanawialiśmy się, co lepiej już. Czy skoczyć do zimnej wody, czy cztery koła odkręcić w samochodzie i samochód obrócić dachem do góry. Panowie, co lepiej? No, łatwiej chyba nie dopłynąć do łódki chyba. Ale w tej lodowatej wodzie? Ja bym wolał już chyba te koło odkręcić. A ja mówię za innych. Nie, zdjąć, tak. Panie Bogusławie, zdjąć dętkę z koła, przy pomocy dętki dopłynąć do łodzi. No to chyba jest tak, rozwiązanie. Tylko żeby nie ta zimna woda. Tak. Proszę Państwa, przypomnę również, że w obu miastach trwają jarmarki, festyny. Najciekawsze z prezentacji kulturalnych zobaczą Państwo na antenie w trakcie naszego turnieju. Część z nich jest tylko dostępna mieszkańcom obu miast. Przypomnę również, że rozpoczęliśmy konkurs społecznej zbiórki książek dla bibliotek w obu miastach. No i właśnie teraz może zajrzyjmy do Iławy, żeby zobaczyć, co aktualnie tam się dzieje. Wszystko już jest rozpoczęte. Mieszkańcy miasta, jak Państwo widzą, już pod paratolami. Zawisła nad nami ogromnie ciężka chmura. Na szczęście panie pracujące w tym namiocie zbiórki książek mają nad sobą dach, bo i one by zmokły, i te książki by zmokły. Wszystko się zaczęło. Tak to wygląda, jak Państwo widzicie w tej chwili na obrazku. Szybko, stempel, książka przechodzi do drugiej pani, odkładana jest i szybko przenoszona do namiotu pod dach, żeby jej nie zamoczyć. Tak to wygląda w tej chwili. Parasole, deszcz. Choć tyle jest miast na świecie. To zespół harcerski Raźna Gromadka. Piosenka o Iławie. Iława jest piękna nawet wtedy, kiedy pada deszcz. Sami zresztą Państwo to widzą. Oddajemy głos do Jasła. Jednak będzie tutaj mnóstwo pracy. Oczywiście z tym stanowiskiem zbiórki książek będziemy się łączyli. Trudno powiedzieć w tej chwili, w jakim tempie te książki są przyjmowane, ile ich jest. Wszystko zależy od stopnia zorganizowania tego. Każde miasto ma tutaj własny system, posługuje się własnymi sposobami utrzymywanymi w tajemnicy, ale nad całością czuwają rzecznicy poszczególnych miast. Jest tutaj na miejscu rzecznik Iławy, który nadzoruje prawidłowość przeprowadzania tego konkursu. Do konkursu będziemy wracali, a na centralnej estradzie orkiestra Dęta Zakładów Tworzyw Sztucznych Gamrat Erk.
Państwa, zbliżamy się powoli do końca pierwszej części naszego turnieju. Przypomnę aktualną punktację. To są oczywiście małe punkty za konkursy sprawnościowe. Idealny remis. 1-1. Przypomnę, że w obu miastach trwa konkurs społeczny. Rywalizują ze sobą Iława w województwie olsztyńskim i Jasło w województwie krośnieńskim. W obu miastach trwają jarmarki, festyny. Do tej pory rozegraliśmy, jeszcze ważna informacja. W obu miastach trwa również społeczna zbiórka książek dla bibliotek. Za zwycięstwo w tym konkursie przyznamy jeden duży punkt, ale o tym za chwilę. Do tej pory rozegraliśmy dwie konkurencje sprawnościowe. Jak na razie jest remis 1-1, ale za chwilę to wszystko się zmieni, bowiem czeka nas kolejny konkurs sprawnościowy. Tym razem w Iławie. Halo Iława. Witamy ponownie z Iławy. Ta śpiewająca drużyna harcerska to drużyna z kręgu starszo-harcerskiego w Jaśle. Przedstawiam Państwu również rzecznika i opiekuna harcerzy, pan Jan Urban. To ze strony Jasła. Ze strony naszej, to znaczy gospodarzy, rzecznikiem jest pan Żygadło, podharcmistrz Żygadło. I drużyna wyłącznie męska, także 8-osobowa. Proszę Państwa, konkurs będzie bardzo prosty. Rozbicie biwaku harcerskiego, 2 namioty dwuosobowe, 1 namiot bardziej skomplikowany w rozkładaniu, 4-osobowy ze stelażem. Ale to jeszcze nie wszystko, o szczegółach za chwilę. Myślę, że gospodarzom należy, gościom należy oddać prawo wyboru biwaku, pola biwakowego, numer 1 lub 2. Które wybieracie? Numer 1, zostajecie tutaj. Zgoda, a zatem na mój wyraźny sygnał start, jesteście gotowi już? Tak? Na mój wyraźny sygnał start włączymy stoper i zaczniecie rozbijać biwak harcerski. O szczegółach za chwilę. Gotowi także i ławianie? Tak? Proszę bardzo, start, włączam stoper. Zobaczymy, w jakim czasie 8-osobowa drużyna z Jasła, w tym 4 dziewczyny, 4 chłopaków, i 8-osobowa drużyna z Iławy, tylko wyłącznie męska, rozłoży 4 namioty. Jak powiedziałem, 2 dwójki, 1 namiot 4-osobowy, ale to jeszcze nie wszystko. Trzeba ogrodzić to pole biwakowe wzdłuż tych palików, które wcześniej zostały przygotowane, wbić 20 prętów metalowych i przeciągnąć przez oczka tych prętów linkę, która już do tego celu jest przygotowana. I to jeszcze nie koniec. Trzeba wbić trójnóg i przygotować kociołek do gotowania zupy. Wprawdzie już dzisiaj nie będziemy tej zupy kosztować, niemniej namioty zostaną i jeszcze, myślę, zobaczymy je. Gdyby miało padać, być może się przydadzą. A zatem już teraz zaczynamy obserwować, kto szybciej. Każda oczywiście z drużyn ma swoją taktykę. Zobaczymy, która przyniesie lepsze efekty. Wyjaśnię, 3 osoby przy dwójkach. Tak samo jest w Iławie. Wczoraj troszeczkę inaczej. Widocznie przeciwnicy chcieli zmylić swoich konkurentów. 4 teraz osoby jednak przy dwójkach w Jaśle. W tym jedna drużyna. Skoro już jesteśmy teraz z drużynami harcerskimi, to może kilka słów o harcerzach samych w Jaśle. Może pan druh podharcmistrz zechciałby kilka słów. Nasz klub liczy około 4,5 tysiąca druhów, harcerzy i instruktorów. Grupa, która tu jest, reprezentuje krąg starszo-harcerski, liczący około 25 osób, kilka osób jeszcze na próbach. Jest nas, harcerzy starszych, ponad 300 osób, 17 dużych starszo-harcerskich, 2 na próbie. Więc spora rzesza, jak Państwo słyszeli, ponad 4,5 tysiąca harcerzy, starszych harcerzy i zuchów. Teraz kilka słów o Iławie. Tu jest mniej harcerzy. Drużyna starszo-harcerska z zespołu szkół mechanicznych reprezentuje brać harcerską 2,5-tysięczną miasta Iławy. Została wyłoniona na zasadzie eliminacji z 3 szkół średnich. Tak, ponieważ to jest niemalże drużyna specjalistów, to jest drużyna turystyczna, a zatem nic dziwnego, jeśli oni wygrają, ale nie przesądzajmy faktów. Trzeba rozłożyć ten skomplikowany namiot ze stelażem 4-osobowy z wiatą i 2 dwójki. W Iławie już 2 dwójki stoją, podobnie jak w Jaśle. Rzecznicy sprawdzą, czy wszystko się odbyło zgodnie ze sztuką. 4 zarówno w Jaśle, jak i w Iławie jest gotowa. Potem kapitan każdej z drużyn podniesie rękę i da mi znak, że
konkurs już można zgłosić, że już jest robota wykonana. Kociołek już jest rozbity, trójnóg rozbity, ogrodzenie w Iławie prawie gotowe, jeszcze tylko przeciągnąć dokładnie i sprawdzić. Druchny się uwijają, jak widzimy, jak w ukropie. Spryciule dają sobie radę doskonale razem z chłopakami. Gotowi? Iława gotowa? Iława gotowa, proszę Państwa. No więc niewiele brakowało. Niewiele brakowało. Patrzę, proszę Państwa, na stoper. Minęło 3 minuty 21 sekund. Ja myślę, że to jest niezły czas. Proszę Państwa, konkurs rozbijania biwaków w Iławie zakończył się zwycięstwem drużyny starszoharcerskiej turystycznej w Iławie. Czy macie coś przygotowane na porażkę? Podziękujemy wesołym harcerzom z Jasła. Brawo również dla nich. I tyle z Iławy. Halo? Oddajemy głos teraz naszym kongresie. Chciałbym jeszcze zapytać, czy namioty zostały prawidłowo rozbite? Czy wszystko jest w porządku? Myślę, że zostały rozbite prawidłowo, ponieważ rzecznicy reprezentujący interesy swoich drużyn nie dostrzegli tutaj żadnych usterek, a zatem uznajemy, że zostały rozbite prawidłowo. Dziękuję bardzo i o to tylko chodziło. Proszę Państwa, możemy zatem nanieść na tablicę kolejny mały punkt, jeden punkt dla Iławy. I aktualny stan punktacji, jeśli chodzi o małe punkty za konkurencje sprawnościowe, 2-1 dla Iławy. I okazja do zdobycia kolejnego punktu, tym razem konkurs w Jaśle. Proszę Państwa, w Jaśle, w tej podgórskiej, pięknej miejscowości, aby rozbić biwak, stwierdziliśmy, że potrzebna byłaby woda, a zatem konkurs układania przewodów wodociągowych. Przedstawiam Państwu ekipę gości. Z Iławy pan Leon Chechłowski, pan Michał Złotowski, pan Stefan Karpiuk z wieloletnim stażem pracy, monterzy sieci wodno-kanalizacyjnej Iławskiego Przedsiębiorstwa Budowlanego i ekipa gospodarzy z Jasła Julian Krimer, Józef Gajda, Stanisław Leśniak, zatrudnieni w zakładach tworzyw sztucznych Gamrat Erg. Proszę panów, gotowi, w bojowym nastroju, panowie chcą powiększyć przewagę, panowie z Jasła na pewno gonić, bo dzisiaj tak przyszło. Start! Zasady konkursu, proporczyki miały być wręczone, zapomnieli z emocji. 10 sześciometrowych rur, powszechnie stosowanych podczas budowania właśnie sieci wodociągowych, produkowanych przez zakłady Gamrat Erg w Jaśle. Trzeba ułożyć wodociąg w kształcie litery U w wyznaczonym polu, a więc na razie do tych 10 długich rur wkładają panowie z obydwu ekip uszczelki przy pomocy pasty BHP. To jakaś widać tajemnica obydwu zakładów. Przekrój rur 80 mm, a czuwają nad pracami rzecznicy z obu miast, z Iławy pan Wojciech Sawicki, z Jasła pan Stanisław Gierlicki. Pierwszy rzecznik przyglądający się pracy ekipy z Jasła, pan Wojciech Sawicki. Na czym polega trudność w ogóle? Cała trudność polega przede wszystkim na prawidłowym umieszczeniu uszczelki w kielichu rury, następnie przy pomocy pasty BHP na smarowaniu uszczelki, jak i również rury, która musi wejść do kielicha i na wciśnięciu rury w odpowiednie miejsce kielicha. A więc patrzymy, jak wygląda sytuacja. Zdaje się, że odmienne techniki. Jasło w tej chwili na swoim placu ma już zmontowanych 5 rur tej sieci wodociągowej i Iława na razie bliżej. Czasu upłynęło 2,5 minuty, a na cały konkurs mamy 7 minut. Jak Państwo widzieli podczas tego pierwszego konkursu w Jaśle, sprawność monterów była ogromna i tylko pozostaje nam wzdychać, aby na co dzień tak to wszystko wyglądało. I teraz patrzymy, będzie nieco biegania po te rury, ale tempo zawrotne.
Zaledwie 3 minuty upłynęły, a zdaje się, że za chwilę Jasło będzie zbliżać się do końca tego konkursu. Okazuje się, że nie tylko produkują u siebie te rury, ale trzeba to wszystko wyrównać, ładnie ułożyć w polu. Dopiero 4 i to nie całkiem zmontowane rury tutaj wypadła, proszę panów, a więc nie udało się, patrzymy. Za chwilę ten rurociąg musi być ładnie ułożony, tam proszę wyrównać. I jeżeli zespół gospodarzy będzie gotowy, prosimy. Konkurs zakończony w Jaśle, a więc dzisiaj jakoś to się tak rozkłada, że obydwie drużyny zdobywają u siebie punkty. Znakomicie się przygotowały. Myślę, że w tej chwili mogą panowie wymienić proporczyki. Gratulacje. Czy na co dzień też panowie w takim tempie pracują, czy to tak od święta? Jesteśmy bardzo pracowici. Bardzo pracowici, jak sami mówią skromnie, a więc życzymy dalej tej pracowitości. Dziękujemy. Punkt dla zespołu Jasła. Halo, halo, Jasło, czy rurociąg jest szczelny? Czy rurociąg jest szczelny? No oczywiście próby wody tutaj nie dokonamy, ale będziemy polegać na opinii rzecznika Iławy, pana Wojciecha Sawickiego. Jak pan się zapatruje na tę pracę? No to już chciałem przede wszystkim kolegom z Jasła pogratulować. Rurociąg zmontowali w sposób prawidłowy. A więc to jest odpowiedź. Myślę, że państwa to zadawala. Proszę bardzo, Zygmunt Heiser. Dziękuję bardzo. Proszę państwa, nanosimy kolejny punkt, mały punkt na naszą tablicę. Łeb w łeb. W tej chwili remis. To tak nieładnie brzmi, ale tak to się mówi żargonem sportowym. 2-2, proszę państwa. I wszystko tutaj zdarzyć się jeszcze może. Przypomnę państwu, że od prawie 2 godzin w obu miastach trwa główny konkurs, który polega na społecznej zbiórce książek dla bibliotek, publicznych. Przypomnę króciutko zasady, a więc mieszkańcy poszczególnych miast dostarczają do specjalnych punktów książki. Może to być beletrystyka, mogą być słowniki, encyklopedie, książki popularno-naukowe. Natomiast nie liczą się podręczniki szkolne oraz wszelkiego rodzaju broszury. Takie książki nie są przyjmowane i nie będą zaliczane. Konkurs zakończy się późnym wieczorem, wtedy podliczymy ilość książek, podzielimy ilość zebranych książek przez liczbę mieszkańców w poszczególnych miastach, lepszy wygra. Chciałbym zapytać w tej chwili Iławę o to, jak wygląda zbiórka książek u nich, ile książek zebrano. Stan na godzinę 15.40. Tutaj punkt w Iławie, punkt społecznego zbierania książek. Jak państwo widzą, tym razem żeśmy to umożliwili obejrzenie wyniku na tablicy. 40 100 egzemplarzy już zebranych. W Iławie 40 100 egzemplarzy do tej pory zebranych, ale jak słyszałem tutaj przed chwilą, są pewne trudności, mianowicie psuje się stempel. Co jest rzeczą normalną, oczywistą, bo przy takiej ilości stempli, które są tutaj odbijane, musi się popsuć. Mamy nadzieję, że ten czas zostanie odliczony i będziemy mogli go troszeczkę przedłużyć. Jeśli oczywiście to jest możliwe i wyniki będą się liczyły, decydowały się w bardzo istotny sposób. Nieopodal tu, proszę państwa, jest budynek, ośrodek wypoczynkowy PKP. Prom, który jest przygotowany po całej akcji zbierania książek, zawiezie książki, aby tam one zostały złożone, a potem będą rozdzielone do szkół, między innymi do szkół numer 5 i 6, obie są jeszcze w budowie, ale jesienią mają już być czynne. Książki trafią również do rozbudowywanej obecnie szkoły w Ząbrowie, niedaleko Iławy. To jeszcze nie wszyscy adresaci organizatorów akcji zbierania książek. Na razie akcja, jak państwo widzą, przebiega bardzo sprawnie i w dalszym ciągu apelujemy do Iławian o przynoszenie książek w ramach społecznej akcji zbierania książek. Zapraszamy państwa bardzo serdecznie do udziału w tej akcji. Halo, Andrzej Kwiatkowski. Ja do tego, co powiedział Janusz Pichlak, chciałbym dodać i od siebie, że przed chwilą oglądali państwo ofiarodawców książek, a ja chciałbym państwu przedstawić innych ofiarnych z Iławy. Jest ich w Iławie 1500. Pan Edmund
Kierzeniewski oddał 26 litrów krwi. Obok mnie, z lewej strony, pan Mieczysław Czajkowski, przewodniczący Rejonowej Rady Krwiodawstwa. Proszę pana, ile krwi rocznie oddają członkowie klubów? Na terenie Iławy mamy mocno rozbudowaną sieć klubów krwiodawstwa. Mamy w tej chwili 21 klubów krwiodawstwa. Jest to najbardziej rozbudowana sieć klubów w województwie olsztyńskim. Społeczeństwo Iławy jest mocno zaangażowane w tematyce krwiodawstwa. Przykładem może być tutaj ilość oddanej krwi za ubiegły rok. Oddaliśmy jej aż 1280 litrów krwi dla potrzeb lecznictwa i dla ratowania życia innym. Poza tym do największych klubów na terenie miasta należy klub przy Iławskich Zakładach Naprawy Samochodów i klub przy Węźle PKP w Iławie. Proszę państwa, kiedy wczoraj rozmawiałem z panem doktorem Stanibułą, dyrektorem ZOZ-u, powiedział mi tak: wie pan, w tej całej akcji najważniejsze jest to, że ja o każdej porze dnia i nocy znam adresy tych ludzi, którzy są gotowi oddać krew. To jest kronika klubu. Nie możesz zapobiec wszystkim wypadkom, ale możesz ratować ich ofiary. Zostań honorowym krwiodawcą. To wszystko od nas. Dziękuję i proszę Jasło. Zgłasza się Jasło. U nas wynik zdecydowanie niższy. O godzinie 15.30 18 tysięcy książek. Być może idzie to nieco wolniej, ale idzie rytmicznie i mamy nadzieję, że do ostatniego wejścia ten stan będzie taki, że będzie konkurencyjny dla Iławy. Panie w dalszym ciągu na stoisku zbiórki książek te książki przyjmują. Pracy jest tam mnóstwo. Apel do mieszkańców Jasła o to, żeby pomogli swojemu miastu i żeby tych książek do punktu zbiórki przynosili jak najwięcej. Korzystając z tego wejścia, przedstawiam państwu pan Marian Garbacik, działacz samorządu mieszkańców, jednego z samorządów mieszkańców w Jaśle. Panie Marianie, minął rok od wyborów. Oczywiście można byłoby podsumowywać, wygłaszać opinie na temat tego, co wam się przez ten rok udało, ale chyba rzeczą ważniejszą jest to, w jaki sposób pracuje wam się z mieszkańcami i czy potraficie ich skupić wokół siebie. Reprezentuję samorząd mieszkańców osiedla Sobniów. Mówiąc o jego pracy, o jego inicjatywach społeczno-gospodarczych, chciałbym na wstępie podkreślić, że od ostatnich wyborów wzrosła aktywność samorządu i jego mieszkańców. Rozszerzyła się jego działalność, jest ona wielopłaszczyznowa i ukierunkowana na rozwiązywanie wiele problemów. Zdajemy sobie sprawę, że potrzeby mieszkańców rosną, a środki będące w dyspozycji władz terenowych nie zawsze wystarczają, są szczupłe. Dlatego też, jeśli chodzi o czyny społeczne, są istotnym elementem naszej działalności, wpływają na rozwiązanie wiele problemów, ponadto wpływają na poziom i warunki życia mieszkańców, a chodzi przecież o to, aby nam się żyło i mieszkało w środowisku lepiej. Dodam do tego tylko, że takich samorządów mieszkańców jest w Jaśle kilkanaście i to jest jakby również potwierdzenie tego dynamicznego tempa rozwoju tego miasta. Dziękuję panu serdecznie za rozmowę. A na estradzie orkiestra kameralna, dziecięca orkiestra kameralna Państwowej Szkoły Muzycznej pierwszego stopnia w Jaśle pod dyrekcją Włodzimierza Świstaka wykonuje marsz turecki Ludwika van Beethovena. Thank you.
Dziękujemy bardzo. Proszę Państwa, jeśli chodzi o stan zbiórki książek naszego głównego konkursu, to mniej więcej na godzinę 15.20, 15.30 40 100 egzemplarzy zebranych w Iławie i około 18 tysięcy w Jaśle. I tutaj myślę, że mieszkańcy Jasła zmobilizują się w tym momencie i tych książek będzie znacznie więcej. Z Iławy padło pytanie, popsuł się stempel, czy w związku z tym dostaną nieco więcej czasu? Sądzę, że nie, ale niech głos zabierze przewodnicząca jury, pani Barbara Pietkiewicz. Otóż my tutaj w naszym składzie jury jesteśmy odmiennego niż pan zdania. Nie chcielibyśmy, aby złośliwość martwych przedmiotów utrudniła uzyskanie obiektywnego wyniku. Proponujemy zatem wstrzymać od tego momentu zbieranie książek na 15 minut. A do pilnowania sprawnego przebiegu tych akcji niech podejmą się rzecznicy obu miast. To znaczy w obu miastach przerywamy zbiórkę książek? W obu miastach jednocześnie, z tym, że w jednym mieście trwa naprawa stempla, w drugim nie, mamy nadzieję, że jest dobry. Ale w obu i równocześnie musi nastąpić 15-minutowa pauza. Sytuacja jest w tym układzie dość skomplikowana, w związku z czym proponuję, abyśmy rozstrzygnęli to nieco później i w którym momencie przerwalibyśmy ewentualnie zbiórkę książek i na jak długo. A w tym momencie przejdziemy już do następnych punktów turnieju. Proszę Państwa, w tej chwili chciałbym prosić o uwagę naczelników miast i gmin do 50 tysięcy mieszkańców. Przy czym wyłączeni są naczelnicy z województw olsztyńskiego i krośnieńskiego. Otóż za chwilę zaprezentujemy najciekawsze inicjatywy społeczno-gospodarcze i najważniejsze problemy obu miast, sposoby ich rozwiązywania. Będzie to blok publicystyczny, na podstawie którego naczelnicy głosować będą na jedno bądź na drugie miasto. Czynny będzie nasz teleks, uruchomiony zostanie za kilkanaście minut, z tym, że zdarzyło się tak, że ten teleks niejako samoczynnie uruchomił się nieco wcześniej i już padło kilka głosów na poszczególne miasta. Uznajemy je za falstart. Tych głosów nie było, jako że naczelnicy głosujący nie mieli możliwości obejrzenia tego, co najważniejsze, tego, o czym powiemy za chwilę. Także tych głosów nie będziemy liczyć. Jeśli ci, którzy już głosowali, zechcą oddać głos, to poprosimy, żeby uczynili to ponownie, ale dopiero w momencie, w którym uruchomimy oficjalnie nasz teleks. I to tyle informacji wstępnych, a teraz proszę Iławę. Tu Iława. W prezentacji iławskich inicjatyw kompleks budowlany, baza oświatowa, rzemiosło i wypoczynek. Zacznę od budownictwa, albowiem ojcowie miast doskonale wiedzą, co to znaczy budować. A ja chcę powiedzieć, że w Iławie mają na to receptę. Budownictwu otworzono możliwości. Zakłady wapienno-piaskowe produkują cegłę. Są dwa przedsiębiorstwa budowlane i budowlane grupy zakładowe. Materiały budowlane produkują rzemieślnicy i oni też budują mieszkania. Są 104 rzemieślnicze zakłady budowlano-instalacyjne. Jest fabryka domów i zrzeszenie budowy domków jednorodzinnych. Jest budownictwo spółdzielcze i młodzieżowe spółdzielnie mieszkaniowe. Jest budownictwo komunalne i zakładowe. Już dziś myśli się w Iławie o uzbrojeniu terenów pod działki budowlane, które sprzedawane będą dopiero za 3-4 lata. Klimat dla budownictwa wyzwala inicjatywy. Prawie cała Iława ma gaz. W czynie społecznym mieszkańcy osiedla Skłodowska będą budowali kanalizację. Mieszkańcy osiedla Lubawskie będą budowali, a z osiedla Lipowy Dwór już budują gazociąg. Nowe osiedla mają sklepy i przedszkola. Czy Państwo wiedzą, ile kosztuje metr kwadratowy w budownictwie Iławy? Najmniej w województwie, a województwo ma najniższą cenę metra kwadratowego w Polsce. Nie przekracza ona 19 tysięcy złotych. To tanio. Witając się z Państwem, powiedziałem, że Iława jest miastem ludzi młodych. Dzieciom i młodzieży potrzebne są przedszkola i szkoły. Można je budować, ale można rozsądnie, przeglądając to, co już wybudowano, poszerzać bazę oświatowo-wychowawczą tańszym kosztem i szybciej. Oto przykłady. Do budynku liceum ogólnokształcącego dobudowano 9 sal i w czynie społecznym salę gimnastyczną o powierzchni 720 m2.
Sposobem gospodarczym powstały warsztaty technikum budowlanego. Budynek administracyjny zamieniono na szkołę numer 6, a dwa inne na pomieszczenia dla biblioteki miejskiej i pedagogicznej. Metoda powiększania szkół przez rozbudowę stała się powszechną. Co roku w Iławie przybywa miejsc dla dzieci w przedszkolach. Od 4 lat, dzięki czynom społecznym i wsparciu zakładów pracy, dzieci otrzymują w prezencie nowe przedszkole. Placówki kulturalne. Wymienię kilka. Miejski Dom Kultury, Biblioteka imienia Edwarda Stachury, chyba najpiękniejsza biblioteka w północnej Polsce, Państwowa Szkoła Muzyczna, Galeria Sztuki, kluby. Osiągnięcia tych placówek poznają Państwo w naszych propozycjach kulturalnych. I jeszcze jedna warta odnotowania inicjatywa. Czytelnikom przybliżono biblioteki. Tak, tak, ja się nie mylę. Do odległych od centrum osiedli wprowadzono punkty biblioteczne, a ponad 15 bibliotecznych punktów otworzono w zakładach pracy. Czy wiedzą Państwo, dlaczego Iławianie mają czas na ryby i grzyby? Bo mają dobrze rozwiniętą sieć usług rzemieślniczych. 276 zakładów rzemieślniczych różnych specjalności, od mielenia ziarna do wyrobu biżuterii, pracuje dla miasta. Dlaczego w Iławie rozwija się rzemiosło? Bo władze miejskie stworzyły klimat dla rzemieślników. Rzemieślnikom łatwiej uzyskać teren pod budowę warsztatu i mieszkania przy warsztacie. Powstają całe zespoły usługowe. Pierwszeństwo w przywilejach mają ci, których usług najczęściej potrzebują mieszkańcy. W Iławie jest największy w województwie olsztyńskim przyrost warsztatów usługowych. 47 punktów krawieckich, 8 szewców, 11 fryzjerów, 12 warsztatów dla zmotoryzowanych. Lista jest długa. Rzemieślnicy wybudowali dom rzemiosła, ośrodek wypoczynkowy, wyposażyli place zabaw dla dzieci. Szkolą swoich następców wypracowali dom dla miasta, które umie docenić rzemieślników. Po pracy wypoczynek. Gdzie? Naturalnie nad jeziorakiem, ale nie tylko. Co druga rodzina ma w Iławie ogródek działkowy. Są działki przy domach i te popularne działki pracownicze. Zajmują powierzchnię prawie 100 hektarów. I na nich chętnie spędzają wolny czas Iławianie. A jezioro? Na jezioraku młodzi Iławianie zdobywają umiejętności żeglarskie. Ubiegłoroczny Puchar Polski w żeglarstwie przypadł w udziale im. Ogólnopolskie regaty i rejsy po Pojezierzu i Ławsko-Ostródzkim, regaty kapitanów samotników, prawników, regaty o błękitną wstęgę jeziora. Pomysłów nie brakuje. Chodzi o to, by maksymalnie wykorzystać warunki, jakie stwarza jezioro. A kto nie chce pływać, może odpocząć w klubach kultury, przy zakładach pracy i spółdzielniach mieszkaniowych. Tam jest miejsce dla pracy twórczej. Od 10 lat tu właśnie odbywa się Iławski Przegląd Amatorskiej Twórczości Artystycznej o Laur Iławy oraz Iławskie Dni Poezji i Muzyki. To tyle w ogromnym skrócie o inicjatywach podejmowanych przez Iławian. Trzeba, proszę Państwa, tu przyjechać, porozmawiać z ludźmi, zapytać, jak to robią. Iława zaprasza, ale Iława ma też kłopoty. Naczelnik Iławy, pan Ryszard Laskowski. Cóż to za kłopoty? Jednym z tych kłopotów jest funkcjonalność układu komunikacyjnego naszego miasta. Ale jak to? Przecież wybudowaliście 5 linii autobusowych. Właśnie to nam bardziej jeszcze sytuację komplikuje, ponieważ drogi nasze nie były do tego przystosowane. Okazało się, że ulice są za ciasne. Ciasne, łuki, krawędzie za niskie. Trzeba coś robić, ażeby komunikacja była sprawna, żeby warunki były bezpieczne i dobra organizacja ruchu kołowego. Czy już się coś robi? Tak, opracowaliśmy w roku ubiegłym program małej modernizacji układu komunikacyjnego miasta i przystępujemy do realizacji poszczególnych tematów. Jest w nim 28 zadań szczegółowo rozpisanych, z których w roku ubiegłym wybudowaliśmy, zmodernizowaliśmy największe skrzyżowanie w mieście wraz z zainstalowaniem instalacji świetlnej. Rok bieżący, zapisane nowe zadanie, budowa ulicy o nazwie Wiejska do szkoły, którą na rozpoczęcie roku szkolnego chcemy oddać do użytku. Oczywiście systematyczna budowa zatok pod komunikację miejską. Ja mam na miejsce, że kiedy Państwo będziecie przejeżdżali nad morze przez Iławę, zobaczycie te wszystkie inicjatywy i poczynania sami. Panowie naczelnicy, recepta na szybkie i tanie budownictwo, na rozbudowę bazy oświatowej, na organizację usług i rzemiosła, na wykorzystanie wolnego czasu jest tutaj w Iławie. Ani słowa więcej nie powiem. Dziękuję bardzo. Oddaję głos do studia. Również dziękuję. Sądzę, że podobne recepty będzie miało Jasło, a może zupełnie inne. Proszę Państwa, jeszcze raz przypominam naczelnikom miast i gmin, że głosy, które padną do momentu oficjalnego uruchomienia Telexu, traktujemy jako falstarty. Nie będziemy ich liczyć.
Za kilka minut podam oficjalne rozpoczęcie głosowania. A w tej chwili proszę już na antenę Jasło. Zgłasza się Jasło, cztery sprawy w ciągu 6 minut. Gazyfikacja miasta, wykorzystanie terenów zalewowych, sprawa współpracy, systemu współpracy zakładów przemysłowych z miastem i dziecięcy dom kultury. Rozpoczynamy od gazyfikacji. Pani Irena Augustowska, od niedawna w domu wygodniej i lepiej po prostu. No, od 82 roku mamy w własnym domu gaz. Do tej pory paliliśmy kuchni węglowej, to był absolutny koszmar. W tej chwili jest ciepła woda. Przy mojej pracy zawodowej i przy dużej rodzinie to jest wielka wygoda. Jesteśmy wdzięczni Urzędowi Miasta i panu naczelnikowi, że nam to umożliwił. Ale nie wszystkie mieszkanki miasta są tak zadowolone. No oczywiście, bo jeszcze jest dużo mieszkań takich, które nie mają gazu i na pewno pan naczelnik będzie się starał, żeby wszyscy mieli gaz. Zapytamy. I mieli tak dobrze jak ja. Dziękuję. Panie naczelniku, kiedy? W roku 86 będzie gaz doprowadzony do ostatniego już osiedla, Kaszurowy Bryły. Również mieszkańcy tego osiedla podjęli czyn społeczny, roboty są zaangażowane. A no właśnie, bo kiedy zaczynaliście i w jaki sposób? No zaczynaliśmy w 1977 roku. Obecnie mamy prawie w 90% doprowadzany gaz do osiedli. A w roku przyszłym będzie to już 100%. Czyny społeczne? Tylko czyn społeczny, duża mobilizacja zakładów, od nas pomoc częściowo finansowa, techniczna, materiałowa. Pan naczelnik Jan Szweda. Sprawa kolejna, tereny zalewowe. Pan Sylwester Trybus, który przez długie lata mieszkał na takim terenie, Jasło leży u zbiegu trzech rzek, Jasiołdy, Ropy i Wysłoki. Kilka razy do roku mieliście niespodzianki nieprzyjemne. Tak jest. Mieszkam na osiedlu 20-lecia, na osiedlu domków jednorodzinnych, na którym zostało zbudowane na terenach zalewowych. Były wylewy, były powodzie, były zagrożenia. Jak się dostawaliście do domu? Były też takie sytuacje, że w starym domu ludzi ratowaliśmy, zbijaliśmy łódkę, gdyśmy budowali fundamenty. Dopiero po zbudowaniu wałów ochronnych wody stały się spokojne i zagrożenie minęło. Panie naczelniku, ale to, że mieszkańcom żyje się lepiej i że ich domy nie są zalewane, to tylko jedna strona medalu. Tak, to jest tylko jedna sprawa. Generalną zasadą budowy obwałowania było wygospodarowanie nowych terenów, które by można było przeznaczyć pod budownictwo mieszkaniowe, oszczędzając tereny rolne o wysokiej wydajności. Obecnie na tych terenach, które już nie są zalewowe, w budowie są dwa osiedla mieszkaniowe. W sumie zamieszka tam około 6 tysięcy ludzi. Zaoszczędziliśmy tereny rolne. Jak to na filmie było przy wejściu programu, ten sad, o którym było wspomniane, na pewno nie będzie wycięty. To jest druga sprawa. Trzecia sprawa. Rzeczywiście ci ludzie mogą spać spokojnie. Nie ma szkód ani w płodach, ani w zabudowaniach. Panie naczelniku, i sprawa kolejna. Dyrektor Zbigniew Balik, szef podkarpackiej rafinerii, zakładów rafineryjnych. Panie dyrektorze, na przykładzie pana przedsiębiorstwa, współpraca zakładów pracy z miastem. Panie redaktorze, pragnę podkreślić bardzo szeroki zakres i różnorodność form współpracy przedsiębiorstw miasta z przedsiębiorstw miastem. Na przykładzie podkarpackich zakładów rafineryjnych. Zakłady nasze, przykładowo, sprawują opiekę nad miejscami pamięci narodowej. Mam na uwadze cmentarz ofiar II wojny światowej w Warzycach oraz pomnik Sapera. Ponadto zabezpieczamy dostawę energii cieplnej dla kilkuset mieszkań naszego miasta. Poważny wkład włożyliśmy w rozbudowę bazy sportowej, rekreacyjnej oraz szkolnictwa. Jako przykład podam lodowisko. Podjęta aktualnie inicjatywa budowy basenu, tak potrzebnego dla młodzieży i mieszkańców naszego miasta, zespół szkół chemicznych. Panie dyrektorze, wydawać by się mogło, że przy wdrażaniu reformy gospodarczej jako przedsiębiorstwo będziecie skupieni na własnych sprawach i że nie bardzo wam się będzie kalkulowało świadczenie czegokolwiek na rzecz miasta.
jak i organizacje działające w przedsiębiorstwie. Może nie niestety, ale na szczęście właśnie. Tak jest. Oraz organy samorządu pracowniczego łączą dwa obowiązki, a mianowicie realizację zadań produkcyjnych, stworzenie bezpiecznych warunków pracy z zabezpieczeniem warunków socjalno-bytowych. Przecież wasza załoga jest mieszkańcami Jasła po prostu. Tak jest i dlatego też w tym widzimy również zabezpieczenie naszych warunków bytowych. Dziękuję bardzo, panie naczelniku. Poczynając od spraw przystanków autobusowych, poprzez zieleń miejską, poprzez opiekę nad miejscami pamięci narodowej, poprzez sztuczne lodowisko, do szeregu innych spraw można byłoby odnieść tę współpracę, ale nie wynika to tylko z dobrej woli, z chęci pomocy zakładów pracy, ale także z pewnego systemu, który wypracowaliście. Wypracowaliśmy system, który rzeczywiście przynosi efekty wymierne i mieszkańcy widzą to w mieście. Te formy polegają na tym, że spisujemy z zakładami umowy porozumienia, podpisujemy wspólnie administracja państwowa, administracja zakładowa, samorządy w zakładzie, no i zdaje to egzamin. Panie naczelniku, czyli wdrożone to pewne ramy organizacyjne wcale nie wpływa na to, że ta aktywność zakładów jest mniejsza. Sprawa jeszcze jedna, też przy współpracy zakładów pracy. Dziecięcy dom kultury, może pokażemy na fotografiach. Proszę bardzo, kilka słów na ten temat. Dziecięcy dom kultury również został wybudowany przy udziale zakładów i mieszkańców. Jest to duży teren o powierzchni kilku hektarów, który posiada baseny do nauki pływania, posiada funkcjonalny budynek. W budynku prowadzona jest szeroka działalność dla tych najmniejszych dzieci, między innymi kółka zainteresowań, jak nauka języków obcych, kółko plastyczne, modelarstwa lotniczego i śpiewania, grania, podstawy po prostu tych dzieci. Panie naczelniku, jednym słowem, to wszystko, co potem procentuje w tych wielu zespołach działających na terenie Jasła, zaczyna się właśnie tam, w tym Dziecięcym Domu Kultury. I sprawa ostatnia, wasz problem. Jak mówiłem, leżycie u zbiegu trzech rzek, a jednak dzieci w reportażu z chóru krzyczały głośno, chcemy więcej czystej wody pitnej. Kiedy będzie? Ta woda pitna będzie w Jaśle czystsza w ciągu dwóch następnych lat. Podjęliśmy roboty modernizacyjne. Obecnie prowadzone są już roboty na obiekcie. Jest to specyfika pewna tych robót ze względu na tym, polegająca na tym, że ujęcie musi być czynne. Niemniej jednak chciałem uspokoić mieszkańców, że w tych dwóch latach doprowadzimy do takiego stanu, że mieszkańcy będą zadowoleni. Dziękuję bardzo, panie naczelniku. Proszę państwa, tyle tego, co chcieliśmy poddać pod ocenę naczelnikom miast w Polsce. Tyle z Jasła. Dziękuję bardzo. A więc uwaga, naczelnicy miast oraz miast i gmin do 50 tysięcy mieszkańców z wyłączeniem naczelników województwa krośnieńskiego i olsztyńskiego. Podaję nasz numer teleksu 81 47 11. 81 47 11. W tym momencie włączamy nasz teleks. I rozpoczynamy głosowanie. Przypomnę, że naczelnicy mają za zadanie dokonać oceny inicjatyw społeczno-gospodarczych, dokonać oceny rozwiązywania różnego rodzaju problemów lokalnych. Proszę państwa, wyjaśniła się sprawa stempla w Iławie. Otóż okazało się, że w Iławie jest mnóstwo zdolnych ludzi. Sami sobie dali radę ze stemplem, wyremontowali go. Stempel jest jak nowy. Nie trzeba zatem przerywać zbiórki książek. Sprawa została uzgodniona przez rzeczników obu miast. Tak więc jury w pełni obiektywne chciało tutaj wyrównać szanse. Okazało się, że szanse się same wyrównały. Także wszystko jasne. I okazja do zdobycia kolejnych punktów w konkursie sprawnościowym. Konkurs w Iławie. Halo? Tu Iława, jesteśmy znowu nad wodą. Konkurs ratowników wodnych. Trzeba się wykazać nie tylko siłą, umiejętnością rzucania kołem ratunkowym, ale także biegać szybko po tych dwóch pomostach. Przedstawiam państwu, tu przed chwilą ratownicy z Wopru mieli okazję
pomóc młodemu koledze, który tam troszeczkę ma kłopoty z opanowaniem tego optymista. I przedstawiam Państwu najpierw gości. Pan Artur Tworek, znowu Pana witamy jako rzecznika, i Pan Edward Widziszewski. Dwa słowa o sobie może. Pan pochodzi z Jasła, to wiemy. Gdzie Pan pracuje? Pracuję na Wojskowym Zespole Wypoczynkowym WZW Jawor w Solinie. Czyli akurat wybór Pana nie był tutaj przypadkowy. Gospodarze, rzecznik Pan Roman Barwiński oraz zawodnik, również Pana już widzieliśmy, Pan Franciszek Domurat. Kilka słów o sobie. Jestem 45-letni, z wygody może go nie widać. To wszystko, dziękuję. Zaraz się okaże, czy zwycięży rutyna, czy młodość. Proszę Państwa, będziemy mierzyć czas, to w wypadku, gdyby był remis w rzutach celnych trafionych. A zatem jesteście Panowie gotowi? Jeszcze oczywiście, jak zwykle, wybieramy kolor, wybieramy miejsca. Kolor boi, Jasło wybiera który? Czerwony. A zatem zmiana miejsc. Prosimy tutaj na moją lewą stronę. Rzecznicy pilnują interesów swojego zawodnika. Proszę Panów teraz tam na boki. Za chwilę dam sygnał do startu. Proszę bardzo, uwaga, start. Od tej chwili, proszę Państwa, trwa konkurs. O szczegółach za chwilę. Konkurs ratowników wodnych. Tu jest odległość mniej więcej 15 metrów. Trzeba 8 razy przenieść te koła ratunkowe i trafić. W tej chwili Jasło już prowadzi 1-0. Jeden trafiony rzut. Drugi z Jasła. Nietrafiony. Umówiliśmy się, że jeśli linką zaczepiona zostanie boja w jakikolwiek sposób, to znaczy o ten wystający patyk, to również uznajemy rzut za dobry. 1-0 prowadzi Jasło. Wczoraj na treningu bywało różnie. Przekonamy się, czy to był blef, czy też naprawdę dobry jest zawodnik. Jest 1-1, proszę Państwa. 1-1, tu rzut niecelny. 4 razy rzucił zawodnik z Jasła, 3 razy i ławianin. Pan Domurat, 4. raz próbuje. Tak jak powiedziałem, jeśli będzie równa liczba trafień, zadecyduje oczywiście czas. Na razie 1-1, 5 rzuconych kół przez jaślanina. I teraz nie ma, niezaczepiona boja. Jest! 2-1 i ława prowadzi. 2-1. Nie ma wątpliwości. 2-1. Doping w Iławie, jak Państwo słyszą. Nie ma, a zatem proszę Państwa, pozostało jaślaninowi tylko jedna szansa na jeden punkt. 2-1 w dalszym ciągu i może teraz być 2-2. Wiatr trochę znosi te koła, trzeba brać poprawkę na to. Nie, niestety wczoraj, proszę Państwa, Pan Edward rzucił 4 razy. No więc sytuacja jest już jasna. Iława wygrywa, ale ponieważ zostało jeszcze jedno koło, patrzę na czas. Jest 3 minuta, dochodzi naszego konkursu, być może będzie trafny, nie ma. I tak oto, proszę Państwa, okazało się, że nie jest to taki prosty konkurs. Na 8 tylko 2 razy trafiła Iława, niemniej wystarczyło to do wygranej. Gratulacje dla Iławian, dziękuję jaślanom. Proszę Państwa, w konkursie ratowników punkt dla Iławy. Dziękujemy. Wszystko jasne. Punkt dla Iławy, no i tradycji stało się zadość, wygrywają gospodarze. A zatem nanosimy kolejny punkt na naszą tablicę. W tej chwili stan 3-2 w małych punktach dla Iławy. I kolejny konkurs na antenę, proszę Jasło. A teraz wszystko w rękach, a właściwie w baliach dwóch rodzin. Rodziny z Iławy, państwa Grabowskich, pana Alfreda, pani Elżbiety i 13-letniego Mariusza, i państwa Wronów, pana Władysława, pani Grażyny i 14-letniej córki Renaty. Proszę Państwa, pranie na szczęście nie pada. Dzisiaj, wczoraj padało, zdaje się, że pan ćwiczył na sucho. Na sucho. Oczywiście ćwiczyłem na sucho. Zdaje się, że żona obiecała, że jak pan dzisiaj przegra, to pan będzie nie tylko rok na sucho dalej ćwiczył. Cały czas małżeństwa będę później dalej ćwiczył. Tak, a pan... Ćwiczyliśmy nic, tak, jak my tylko wyszli z domu. A rano jakąś taką normalną przepierkę? Przepierkę żadnej nie było. Nie było, a więc jest okazja, proszę Państwa. Czas 3 minuty. Uwaga, start. A zasady konkursu są proste, przyjemne. Tradycyjna wyrzymaczka, 10 ręczników, 5 prześcieradeł. Zacna trzyosobowa rodzinka, już pobiegła
córka państwa Wronów wieszać ręczniki i również syn Mariusz ze strony państwa Grabowskich z Iławy się udał. Trochę tej wody cieknie. Pan widzę Grabowski nic się nie zdarza. W końcu on jest z Iławy, a więc tam wody dużo, ale i pan Wrona również bardzo szybko już w tej chwili rozpoczął wyrzymanie prześcieradeł. Trzeba to ładnie, szeroko rozwiesić. Jest na to wszystko miejsce, jest czas. Jak powiedziałem, wiecznie, ładnie dzisiaj w Jaśle. Wczoraj zapowiadaliśmy, że musi być w Jaśle jaśniej, jako że niski, ciemny pułap chmur wczoraj utrudnił nam rozegranie tego konkursu. Padało, a więc tą przepierką nie było sensu się śpieszyć. No i patrzymy, co się dzieje. Państwo z Iławy, Grabowscy mają jeszcze dwójkę dzieci, a więc te przepierki pewnie jednak na co dzień są dość duże. Zobaczymy. Państwo Wronowie także mają jeszcze jedną młodszą córkę, 9-letnią Monikę. No i w tej chwili jak wygląda sytuacja? Cztery prześcieradła państwa z Iławy, a więc pozostało im tylko jedno prześcieradło. 10 ręczników ładnie zawieszonych. Patrzą na to wszystko rzecznicy obu miast. Z Iławy pan Karol Jacuński, z Jasła pan Hieronim Matwiej. I patrzymy, czy już są? Już! A więc trochę nam się tu stało podczas tych konkursów rzeczywiście tradycją, że wygrywają gospodarze. I mogę państwa prosić, proszę państwa, odbywają się takie tradycyjne wczasy w siodle, gdzieś tam ludzie wyjeżdżają na różne przyjemności. Mam taką propozycję, żeby państwa z Iławy przyjeżdżali do państwa Wronów na wakacje, państwo z kolei nad jeziorak do Iławy. No i przy okazji będzie można sobie te wspólne przepierki. Jak państwo za tym? Oczywiście, obydwie rodziny się zgadzają, a więc dziękujemy bardzo. Punkt dla Jasła. Proszę państwa, puentą tego rodzinnego konkursu jest rodzinna piosenka w wykonaniu solistki Jasielskiego Domu Kultury, pani Józefy Budziak. Jędrak, pojmi mnie, będziesz miał zimnie, gazynie. Ja krowy wydaję i kunie napłoję. Łap roku dom żłobie i myślę o tobie. Pojmi mnie, jędrak, pojmi mnie, kundziołeczkę przyndę, ja gazynią będę. Pojmi mnie, jędrak, pojmi mnie, A to się już łożymy, bo się starzyjemy. A to, co ja mam zjadać, to oboje zjemy. Za rzeku Bapłalecki, ja ci kupię budecki, jak ci będzie smakowała, to ci będę kupowała. Ciu! Dziękujemy bardzo. Proszę państwa, punkt naniesiony już na tablicę. Tradycja. Zwyciężyli gospodarze, a więc remis 3-3. No i tak, zdawać by się mogło, że w obu miastach mieszkają ludzie sympatyczni, gościnni, a tu proszę bardzo, nie dadzą wygrać tym, co przyjechali i goszczą na ich terenie. No ale miejmy nadzieję, że tradycja w którymś momencie się załamie. Proszę państwa, uruchomiony został Telex, tak jak mówiłem, napłynęły już pierwsze głosy. Głosował naczelnik Kłobucka, Ozorkowa i Prudnika, to trzy pierwsze Telexy, które otrzymaliśmy. Na razie niech jeszcze pozostanie tajemnicą, kto na kogo głosował. Proszę państwa, i punkt, o którym zadecydują telewidzowie. Otóż pytanie do państwa brzmi, w którym z miast, w Iławie czy w Jaśle chciałbym mieszkać, chciałbym żyć, chciałbym pracować? Uruchamiamy nasze telefony, podaję numer 20 02 21. Sympatyczne panie telefonistki, proszę o położenie słuchawek na widełkach. O, i burza się już rozpętała, przy czym chciałbym przypomnieć, że nie dzwonią mieszkańcy województw krośnieńskiego i olsztyńskiego i prosimy o uczciwość i podawanie dokładnie, skąd się dzwoni. Z tych województw nie dzwonimy, nie głosujemy, dlatego że oczywiste, na kogo byłyby te głosy. Telex działa, telefony działają, państwo mają do dyspozycji jeden duży punkt, który przyznamy pod sam koniec naszego programu. A w tej chwili, proszę państwa, zajrzyjmy do Iławy, jako że tam oprócz tego, że są konkursy sprawnościowe,
Dzieje się wiele ciekawych rzeczy, jarmark, festyn, różnego rodzaju występy. Podpatrzmy, co ciekawego dzieje się w Iławie. Iława przygotowała dla Państwa teraz występ chóru z liceum ogólnokształcącego. Chór śpiewa pieśń Kocham ziemię rodzinną. My w naszych prezentacjach kulturalnych nie będziemy Państwu prezentowali chórów. Chcemy tylko zasygnalizować, że chóry mamy, a śpiewają one dzisiaj przede wszystkim dla tych wszystkich, którzy przynoszą książki. Nad którą znowu zawisły ołowiane chmury deszczu. Proszę Jasło. Jasło u nas zgodnie z hasłem w Jaśle jaśniej nareszcie słońce. Proszę Państwa, na estradzie orkiestra Dęta stacji PKP w Jaśle, która powstała w roku 1918. Aktualnie zespołem dyryguje Albin Gryboś. Thank you.
I proszę Państwa, zbliżamy się powoli do końca tej części turnieju. Chciałbym przypomnieć, że czynne są nasze telefony. Numer telefonu 20 02 21, tylko serdeczna prośba, zwłaszcza do telewidzów. Proszę Panów, dzwonimy tylko głosując na poszczególne miasta. Panie pracują do późna wieczorem, potem będą zmęczone, także tylko i wyłącznie głosowanie na poszczególne miasta, gdzie bardziej wolałbym żyć, gdzie wolałbym mieszkać, gdzie wolałbym pracować. Informacja, przypomnienie dla naczelników miast oraz miast i gmin do 50 tysięcy mieszkańców z wyłączeniem naczelników z województw olsztyńskiego i krośnieńskiego. Numer teleksu 81 47 11. Oceniamy najciekawsze inicjatywy społeczno-gospodarcze, oceniamy sposoby rozwiązywania lokalnych problemów. Proszę Państwa, do tego teleksu co kilka minut podchodzą rzecznicy obu miast po to, żeby sprawdzić, jak tam kształtują się ich szanse, jak kształtują się ich możliwości. Chciałbym przypomnieć nazwiska właśnie rzeczników poszczególnych miast. A więc Iława, pani Gabriela Czarniecka, zastępca kierownika Rejonowego Ośrodka Pracy Partyjnej, i pan Zygmunt Pydyniak, zastępca przewodniczącego Miejskiej Rady Narodowej, dyrektor zakładów drobiarskich. I z Jasła pani Barbara Kordyś, kierownik Wydziału Planowania Urzędu Miejskiego, i pan Marian Sobel, dyrektor Jasielskiego Domu Kultury. Zgadza się. Tak jest. Proszę Państwa, więc czynne są teleksy, czynne są telefony. Przypomnę jeszcze tylko aktualny stan małych punktów. W tej chwili w konkursach sprawnościowych remis 3-3. Ale tutaj się jeszcze wszystko może zdarzyć. Przypomnę Państwu, że do przyznania jest aż 5 dużych. Że dziś turniej miast pomiędzy Iławą w województwie olsztyńskim, a Jasłem w województwie krośnieńskim. Minęła godzina 18.40, dokładnie jest 18.45. I proszę Państwa, w tym momencie kończymy głosowanie naczelników przy pomocy teleksu. Przypomnę Państwu, że naczelnicy oceniali inicjatywy społeczno-gospodarcze, te najbardziej wartościowe, najcenniejsze, oceniali sposoby rozwiązywania lokalnych problemów. Czy jeszcze teleks działa? Proszę po tej informacji o wyłączenie teleksu i oderwanie taśmy teleksowej. Taśmę przejmą rzecznicy obu miast i bardzo proszę Państwa o podliczenie głosów i sporządzenie protokołu. To z miast, które uzyska większą ilość głosów, otrzyma jeden duży punkt. Chciałbym Państwu przypomnieć również, że czynne są nasze telefony 20 02 21. Panie telefonistki pracują cały czas, odebrały już setki telefonów. Za chwilę poproszę o podliczenie głosów z godziny 18.40, które natychmiast naniesiemy na tablicę i podamy do Państwa wiadomości. Jest informacja z prośbą o to, żeby już oderwać taśmę teleksową. Że nawet jeśli głos jest w połowie, to prosimy o oderwanie taśmy. Tak jest. W ten sposób zakończyliśmy głosowanie naczelników miast i gmin do 50 tysięcy mieszkańców. Proszę o przekazanie głosów rzecznikom. I za chwilę, proszę Państwa, nastąpi podliczenie tych głosów i będziemy mogli przyznać pierwszy duży punkt. Chciałbym przypomnieć również aktualny stan punktacji, a więc w małych punktach, jeśli chodzi o konkursy sprawnościowe, jest remis. Zawsze wygrywali gospodarze. Jest w tej chwili 3-3, no i kolejna okazja do zdobycia punktu. Kolejny konkurs sprawnościowy, w sumie pozostały jeszcze 3, remisu nie będzie. Konkurs z Iławy. Proszę Iławę. Halo, tu Iława. Ludzie zebrani tutaj. Oderwaliśmy od atrakcyjnych stoisk, w tym również warszawskiego APIS-u, aby przybyć tutaj, dopingować swoich zawodników w trakcie konkursu zbijania skrzynek. To jest doping Jasła. Dziękujemy bardzo. Na pewno się ten doping przyda Waszym krajanom. Prosimy również Iławian, aby dopingowali w trakcie konkursu zbijania skrzynek. Skrzynki będą zbijane przez dwie drużyny trzyosobowe.
Może zaczniemy ten konkurs. Uwaga, gotowi jesteście. Rozumiem, że wybraliście te stoły, przy których stoicie. A zatem proszę bardzo, za chwilę przedstawię rzeczników. Uwaga, start. Proszę bardzo. I kilka słów o szczegółach. Pan rzecznik z Jasła, pan Ryszard Rydarowicz. Pan jest starszym mistrzem zespołu Pektowin Jasło. I pańska praca jest związana z tym, co tutaj obserwujemy? Pośrednio, bo my wykonujemy oprócz tego maszyny i urządzenia dla przemysłu spożywczego. Konkurs jest niby prosty. Czy pan na co dzień również zajmuje się technologią drewna? Z zawodu jestem technologiem drewna, owszem, ale z skrzynkami nie zajmuję się zawodowo akurat. Mówił pan Arski z Iławy, rzecznik tego miasta. A zatem panów proszę, abyście podeszli, czy też obserwowali uważnie, czy wszystkie gwoździe są wbite odpowiednio. Ile powinno być gwoździ wbitych? Powinni zawodnicy wbić do każdej skrzynki 104 gwoździe. Skrzynka składa się z 25 elementów drewnianych i należy je połączyć właśnie taką ilością gwoździ. Powiedział pan 100? 104 gwoździe w każdej skrzynce. Proszę państwa, rzecznicy będą sprawdzali te skrzynki, czy są one dobrze zbite, ale poza tym przewidziany jest taki natychmiastowy sprawdzian, test, mianowicie wcześniej przygotowane są tutaj już jabłka dostarczone przez spółdzielnię pszczelarsko-ogrodniczą z Ostródy. Te jabłka będą wsypane do zbitych skrzynek, no i oczywiście kto pierwszy, ten lepszy. A zatem kto zbije, która drużyna zbije dwie skrzynki wcześniej, ta drużyna zdobędzie punkt w tym konkursie obu miast, w konkursach sprawnościowych, które jak do tej pory przyniosły remis 3-3. Zobaczymy, czy i tym razem Iławianie, którzy mają chyba więcej do czynienia z drewnem niż ich konkurenci, również wygrają. Tu mówię, jak państwo słyszą, już się zrobił niesamowity i to jest nieprawdopodobne, że przy takim właśnie konkursie. No ale widocznie wynika to z tego, że być może większość ludzi utożsamia się z tymi czynnościami, które czasem w domu musimy wykonywać. Tutaj jesteśmy świadkami dużej sprawności manualnej. Jak państwo widzą, jeden z reprezentantów Iławy potrafi wbijać gwóźdź przy pomocy jednego uderzenia, drugi również. Popatrzmy na Jaślan. W zespole Jaślan jest jedna pani. To raczej zaskoczenie. Przedstawię pełniej uczestników tego konkursu. Jasło to pani Krystyna Szczuty, Janusz Brągiel i Władysław Świątek. A w zespole Iławy Zbigniew Lisiecki, Sławomir Czapliński i Władysław Jadanowski. Straszny tumult, straszny tumult. Nie spodziewałem się tego, powiem szczerze państwu, że takie emocje może wyzwolić tego rodzaju konkurs. Jak widać, w tej chwili stawka już jest wysoka. No i chodzi oczywiście o ten punkt. Turniej zbliża się do końca i każdy punkt jest ważny. Sami państwo słyszą, co tu się dzieje. Już nieważne są stoiska z atrakcyjnymi artykułami. Wszyscy tutaj przyszli. Jeszcze przed nami tylko konkurs ostatniej szansy, który, miejmy nadzieję, nie będzie decydował o wszystkim. Ale pewnie tak samo myślą w Jaśle. Już prawie pierwsza skrzynka zbita przez Jasło. Rzecznik sprawdzi na miejscu, czy wszystko się zgadza. Oczywiście jakieś tam minimalne, drobne usterki będziemy tolerować, prawda? Na razie jedni i drudzy zawodnicy moim zdaniem wbijają. Tak, ale już i ława przerzuca jedną skrzynkę i zanosi na miejsce. Jeszcze jedna skrzynka. Znowu te same czynności powtórzone. Proszę państwa, to jest trzecia, czwarta minuta minęła. Trochę jabłka się rozsypały, ale myślę, że pan tego nie uzna za powód do dyskwalifikacji. Absolutnie. Rozsypały się jabłka, można je zebrać. Najważniejsze, aby skrzynki były w czasie zbite. No więc i ławianie jednak szybciej to wszystko robią. Już druga skrzynka prawie, że na ukończeniu. Te stoły, które państwo widzą, to nie są zwykłe stoły, to już było chyba doskonale pokazane. To są stoły ze specjalnym oprzyrządowaniem, przygotowane do tego konkursu. Produkcji na wielką skalę, oczywiście skrzynki, zmienia się metodą.
wchodzą taśmowo przy pomocy automatów, maszyn. No a tu powiedzmy jest to produkcja taka na poły chałupnicza. No więc można powiedzieć, że jest to taka zabawowa konkurencja, jeżeli chodzi o technologię zwijania skrzynek. W prawdziwej skrzynkarni oczywiście produkcja wygląda inaczej. Tak, mówiłem o tym przed chwilą. Niemniej sposób, jaki to się robi, jest pewny. No teraz trochę tych jabłek za dużo się rozsypało. No i punkt, proszę Państwa. Zwycięstwo widoczne i ławy. Myślę, że nie trzeba tego komentować. Jest aplauz. Brawa dla zwycięzców. No proszę, ile zwyczajna praca polegająca na umiejętności zbicia skrzynki wywołuje emocji. Dziękujemy zwycięzcom i dziękujemy konkurentom. Halo? Oddajemy głos, jeden punkt dla Iławy. Tak jest, proszę Państwa, zgadza się z tym, że wbijanie gwoździ to nie jest wcale takie proste. Sam mam doświadczenia w tej dziedzinie. Nanosimy jeden punkt, kolejny punkt dla Iławy. Tradycji stało się zadość, gospodarze znów wygrali, a więc w małych punktach 4-3. Obiecałem Państwu, że podamy aktualny stan głosowania telewidzów. Pani Małgosiu, bardzo proszę o odebranie podliczeń. I za chwilę dowiemy się, jaki jest stan tego głosowania. Przypominam, że z godziny 18.40 Jasło 1426 głosów. 1426 głosów Jasło w głosowaniu telewidzów. I Ława, no niestety, zdecydowanie mniej. 678 głosów. Głosowanie telewidzów, tak jest. Jeszcze raz, 1426 i Ława, 678, 6, 7, 8, 8 i Jasło 1426. I tutaj, proszę Państwa, apel dla wszystkich miłośników i Ławy. To naprawdę ładne miasto, jest jeszcze okazja do... I odpadła nam w tym momencie mapa Polski, ale to nic, to za chwilę poprawimy, proszę Państwa. Jest okazja do tego, żeby zmienić ten rezultat. Prosimy o telefony. Telefony są nadal czynne. 20-02-21. To numer naszego telefonu. Przypomnę Państwu, że jeden z dużych punktów zostanie przyznany za prezentację dorobku kulturalnego. Ten punkt przyzna jury, które bacznie obserwuje cały czas ten program, a zwłaszcza w tej chwili będzie obserwować to, co będzie się działo w obu miastach. A więc pora na prezentacje kulturalne i proszę na antenę Jasło. Szkoda słów, po prostu rozpoczynamy od prezentacji tego, co Jasło ma do zaprezentowania najlepszego w dziedzinie kultury. Dziecięca orkiestra kameralna i połączone chóry sześciu szkół jasielskich na centralnej estradzie. Thank you.
Grzegorz Stopa, Rafał Wojnar, Agnieszka Kosiek, Jarosław Kudrzak i magister Jan Orlow. Kwintet akordeonowy Państwowej Szkoły Muzycznej pierwszego stopnia w Jaśle. Kolejna prezentacja Kapela Ludowa Zespołu Szkół Rolniczych. Kolejna prezentacja, kolejny kwintet, tym razem kwintet cymbalistów, w zasadzie szkółka działająca od półtora roku pod kierownictwem Władysława Chochołka. Thank you.
I na zakończenie tej tury prezentacji kulturalnej z Jasła kapela podwórkowa z Granataka, grająca już od 9 lat razem. Kapela gra, ludziska się stworzą, słuchać co się da. Stoją i słuchają, szybka im się szło. Do naszej kapeli wszystkie panny grą, a nasza kapela uszu, uszu, uszu. Wszystki rozwesela, uszu, uszu, uszu. My nagramy tango, ha, ha, ha. Każdy tańczy, śpiewa. Piękno w siebie rznie, a nasza kapela usiu, usiu, usiu. Wszystki rozwesela, usiu, usiu, usiu. My zagramy tango, ha, ha, ha. Każdy tańczy, śpiewa, świetnie kurwa. A nasza kapela usiu, usiu, usiu. Wszystki rozwesela, usiu, usiu, usiu. My zagramy tango. Najpiękniejsze są Mazury. Najpiękniejsze są Mazury. Nawet przy takiej pogodzie. Świeże ma zespół Krazy ze spółdzielni mieszkaniowej. Marek Kołodzicki, Roman Józefowicz, Waldeman Erpmański, Leszek Drębowski. Płynęliśmy do drugiej estrady. Zapraszam Państwa na bal Lalek. Śpiewają dzieci z przedszkola numer 2. Opiekunką zespołu jest Elwira Kołatek. Co się tutaj dzieje? Mruczy kot i pies. Przepapa i kocka tu je też. Pływają sukienki. Chcą rzec nagle brak. A poważna solistka to Kasia Walenci.
Justyna Kamińska, uczennica 4 klasy Szkoły Podstawowej Muzycznej. Mazur Marcelego Popławskiego. Zespół akordeonistów ze Szkoły Muzycznej. Barokowy pastisz. Kierownikiem zespołu jest pan Jerzy Podwolewski. Oglądałem Państwo pracę artystów amatorów z imprezy O Laur i Ławek. Impreza urodziła się przed 10 laty, a jej autorami są działacze Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego po Jeziorze i Miejska Biblioteka Publiczna im. Edwarda Stachury w Iławie. Iławski przegląd obejmuje amatorską twórczość artystyczną w takich dziedzinach jak rzeźba, poezja, malarstwo, fotografika, haft i tkactwo. Teraz prezentuje się Państwu jako solistka w utworze Elektronik. Towarzyszy jej grupa muzyczna z zespołu szkół zawodowych, pracująca pod kierunkiem Zenona Dąbrowskiego. Stowarzyszenie Twórców Kultury ma też swój zespół, który nie bardzo umiem określić kabaretą, czy grupa wokalna. Nazywa się Ćwieka, więc tak troszkę kabaretowo. W jury mamy fachowców. Klasyfikacja? Myślę, że panowie to rozwiążą. Utwór nazywa się Szklane Domy. Opiekunką zespołu jest pani Dorota Alicka. Każda twarz koloru białych me. Nigdzie twarzy przeklętej. To jest to, ma wyspa ze snu. Tam słychać, jak drzewa się kołyszą. I czujesz, jak wiosenny pada gra. Tam poeci najpiękniejsze wiersze piszą. Nad mym światem krąży sępów pot. Kto ode
przyznać, że bardzo się bałem. To jest co? Ma wyspa ze snu. Tam słychać, jak trzeba się kołyszą. I czujesz jak wiosenny pada gra. To ostatnia propozycja tej części bloku kulturalnego. Gra Paulina Kamińska, jej nauczycielem jest Wojciech Szymański, walc Edur Fryderyka Chopina. Ma miny bardzo poważne, żeby nie powiedzieć strapione, i to domyślam się dlaczego. Nie dlatego, że poziom tych prezentacji był niski, tylko dlatego, że było ich bardzo dużo i są bardzo różnorodne w sumie. Tak, to prawda. W każdym razie w tej sytuacji, o tej porze nie możemy jeszcze oferować żadnych wyroków. Jeszcze obie strony, sądzę, nie wyciągnęły swoich kart atutowych. My tu jesteśmy jeszcze wzbogaceni o szerszą wiedzę na tematy spraw kultury. Jest tych materiałów ogromnie dużo. Powiem także, że przygotowania są niezwykle staranne, nawet od strony reklamowej powstały takie ładne plakietki, znaczki, zaproszenia specjalne. Nie będziemy oferować wyroków także i dlatego, panie Zygmuncie, bo został pan pokarany, prosząc o głosy w sprawie Iławy, siła ciążenia telefonicznych głosów z jasła sprawiła, że spadła ta mapa. Ja sądzę, że to gwoździe nie wytrzymały napięcia. Dobrze, w takim razie... Proszę, krótkie refleksje za tym. No, moja strapiona mina wynika z tego, że znacznie łatwiej oceniać zbijanie skrzynek. Jest to po prostu bardziej obiektywne niż oceniać prezentacje artystyczne i, tak jak ja zawsze mówię, w ogóle inicjatywy kulturalne. Bo mamy do czynienia niemalże z tymi samymi gatunkami sztuki uprawianymi przez amatorów, ale inaczej nieco prezentowanymi, i ta inność wynika chyba z różnorodnych warunków, w jakich działają ludzie kultury w obu miastach. Panie Tadeuszu, sądzę, że tak czy siak będzie trzeba zdecydować, ale to w kolejnej części turnieju. Także to dziękuję Państwu na razie. Proszę Państwa, mam już protokół z głosowania przez naczelników miast i miast gmin. No właśnie. Iława 29 głosów i Jasło głosów 40. A więc jeden duży punkt dla Jasła. Nanosimy. A więc 1-0 w dużych punktach dla Jasła, natomiast w punktach małych 4-3 dla Iławy, ale jest okazja do zdobycia kolejnego punktu. Na antenę proszę, Jasło. Przed chwilą tu bardzo ciepło, gwarnie zrobiło się w Jaśle po ogłoszeniu tego werdyktu. Proszę Państwa, ostatni indywidualny konkurs. Dzisiaj, później już będzie tylko pojedynek naczelników. Rozszyfrowaliśmy nieco ten klimat emocjonalny poprzednio w Iławie tego konkursu zbijania skrzynek. Okazuje się, że z tych 104 gwoździ, co po niektóre pozostały w rękach uczestniczących zawodników, a my w trosce o bezcenne siły fachowców, jako że wiemy, jak jest w budownictwie, postanowiliśmy im zafundować ostatni konkurs właśnie bez takich kłopotów. Przedstawiamy zespół z Iławy. Będzie to układanie parkietów i oto zawodnicy. Pan Tadeusz Kowalski, pan Tadeusz Olszewski, pan Wiesław Szymański, wszyscy z przedsiębiorstwa budownictwa komunalnego z
Społecznie w tej chwili, dodam, budują salę gimnastyczną. Jasło, oto reprezentacja. Stanisław Wojdyła, Stanisław Bajgrowicz, Henryk Wal z Przedsiębiorstwa Budownictwa Komunalnego i także w tej chwili budują, układają właściwie parkiet w szkole podstawowej. Proszę panów, gotowi, zdecydowani na wszystko, start! Konkurs polega na ułożeniu 9 metrów kwadratowych parkietu, 14 paczek po 50 klepek, 20 dodatkowych, a zatem łącznie 720 klepek do ułożenia, czas 6 minut. A więc rzeczywiście trzeba dużej maestrii, aby to wykonać w tak krótkim czasie. Zresztą za chwilę będą mogli to państwo ocenić sami, podobnie zresztą jak rzecznicy dwóch miast. Z Iławy pan Roman Banacki, z Jasła pan Henryk Salacha. Bokowe klepki 25 cm na 5. Ważne, istnieją lewy, prawy wrąb i wypust, a zatem jeżeli któryś z zespołów pomyli się, będzie trudno skończyć układanie tego parkietu. Patrzymy, jak wygląda sytuacja. Jasło bez zbędnych ceregieli zabrało się do układania. Iława, widzę, że w tej chwili ma pewien pomysł na to, żeby później mieć profit czasowy. Na razie rozkładają sobie właśnie te lewe, prawe klepki i zresztą zapytamy może rzecznika, który najlepiej orientuje się w tych pracach, ponieważ pan pewnie to na co dzień nadzoruje. I jaka jest to technika? W tej chwili mówimy o Iławie. Technika podobna jak i nasza, Jasła. Koledzy z Iławy układają bardzo poprawnie. Sądzę, że będzie frajda na końcu. Będzie frajda, mamy jeszcze trochę czasu. Panie Romanie, pan obserwuje jako rzecznik Iławy Jasło. Jak to wygląda tutaj? No tak samo sprawnie, szybko, no i na razie dokładnie. Chciałby pan mieć takich fachowców na co dzień? Oczywiście. A zatem, proszę państwa, mamy nadzieję, że także słychać ten doping w Jaśle. Na razie 1/3 parkietu ułożona ze strony Iławy i podobna sytuacja z zespołem Jasła. Ładny, bukowy parkiet. Dla mobilizacji może większej panów powiem, że jest to szansa wygrania w ogóle przecież tych konkursów. 4-3 prowadzi na razie Iława. Przypominam, w tej chwili, jeżeli Iława zdobyłaby punkt, wygraliby wszystkie konkursy, bo został tylko pojedynek naczelników w ostatniej, czwartej części po godzinie 21:30. Jasło i Iława. Blisko, podobnie. Minimalnie może w tej chwili Jasło ma więcej ułożonych tych klepek. Poderwali się reprezentanci Iławy w dopingu, jak widać zresztą. Od razu także jest odzew mieszkańców Jasła. Blisko, blisko, coraz bliżej i teraz trzeba wbić. Zwłaszcza przy tych narożnikach będzie to trudne. Jasło chyba ma trochę więcej, ale patrzymy, jaka sytuacja w Iławie. Przypominam państwu, że jeżeli się pomyli coś, to wówczas jest kłopot z kończeniem, a to musi być cały parkiet. No już ponad 3/4 tego parkietu, a czas 4,5 minuty w zespole Jasła. Jak wygląda sytuacja w Iławie? Podobnie. A więc będziemy chyba mieli naprawdę niezwykle pasjonujące zakończenie tych konkursów i czy wszystko później będzie decydować się w pojedynku naczelników, czy też zdecydują o tym w tej chwili podczas układania parkietu reprezentanci Iławy. Bardzo skuteczny finisz, ale już blisko, bardzo blisko także Jasło. A więc patrzymy, kto sprawniejszy, kto szybszy. Spokojnie, bardzo dokładnie, bardzo ładnie. W międzyczasie już przybijają listwy. Patrzę, tu także dwie listwy przybite.
Jasło w tej chwili bliżej. Pozostały jeszcze 3-4 miejsca na ułożenie 5 klepek. Nieco więcej jest do ułożenia tych klepek w zespole i ławy, a więc nie codzienna sytuacja w konkursach, bo chyba do tej pory nie było takiej sytuacji, żeby gospodarze wygrywali te wszystkie konkursy u siebie. I proszę Państwa, za chwilę jeszcze dwa gwoździki i widać, co można sprawdzić. Parkiet zespołu Jasła, jeszcze pan Roman Bonacki, rzecznik i ławy, spokojnie przejrzy, popatrzy, czy wszystko jest jak trzeba, ale widać, że udało się to ułożyć perfekt. I patrzymy także na ładnie ułożony zespół i ławy. Proszę panów, gratulacje dla obydwu zespołów. Można by sobie tylko życzyć, żeby na co dzień w budownictwie pracowało się w takim tempie. To z tymi mieszkaniami byłoby lepiej, ale jak widać, po prostu panowie to potrafią robić i to jest cała przyjemność. Punkt dla Jasła. Dziękuję bardzo, proszę Państwa. Nanosimy na tablicy punkt dla Jasła i znów remis. 4-4, a więc emocje sięgają zenitu. Jeszcze jeden konkurs i ten konkurs zadecyduje o przyznaniu dużego punktu. Chciałbym przypomnieć, że w obu miastach już od kilku godzin trwa społeczna zbiórka książek dla bibliotek szkolnych, bibliotek publicznych. Sprawdźmy zatem, jaki jest aktualny stan zbiórki książek. Halo Jasło. W Jaśle o godzinie 18.30 90 100 egzemplarzy zebranych. Tak jak mówiłem w jednym z poprzednich naszych wejść, biegnie to może nieco wolniej niż w Iławie, ale systematycznie, stąd ten wynik. Mieliśmy tutaj oczywiście różne perturbacje i awarie. Jedna z pieczątek odmówiła posłuszeństwa, kłopoty, ale wszystko na razie przebiega sprawnie, w pocie czoła. Nasze panie, które przyjmują te książki, pracują. A my, korzystając z tej okazji, oczywiście zachęcając w dalszym ciągu mieszkańców Jasła do tego, aby pomagali swemu miastu i dostarczali książek, chcemy kilka słów zamienić z panem Józefem Rybą, kierownikiem Zakładowego Domu Kultury Chemik przy Zakładach Tworzyw Sztucznych Gamrat, na temat pewnych podstaw tego, co tutaj w dziedzinie kultury się dzieje. Nie naszą rzeczą, nie moją przynajmniej, jest oceniać, jest od tego jury. My, przynajmniej tu na miejscu w Jaśle, staramy się być obiektywni i staramy się relacjonować tylko, co widzimy, ale te prezentacje są dość różnorodne. Ja rozumiem Dziecięcy Dom Kultury, rozumiem Państwowa Szkoła Muzyczna, ale jednocześnie bardzo dużo zakładowych zespołów. No jest to na pewno długotrwały proces. Proces, który zakłady prowadzą od wojny. Najlepsza, najbardziej urządzona placówka bezpośrednio po trudnym okresie wojennym, to rafineryjna, prowadzi do dziś ogromnie szeroką działalność kulturalną. Zakładowa, moja placówka, co dziesiąty pracownik w niej aktywnie się udziela. Poza tym myślę, że te wielkie imprezy, jak Festiwal Jasielskie Okółki, zainicjowany przecież przez zakłady tworzyw sztucznych, jak festyny robotnicze, jak z kolei wielkie imprezy w postaci zwykłych festynów niedzielnych, czy innych wielkich imprez. To wszystko prowadzi do uznania tej kultury w zakładzie, uznania jej przez robotników. A skoro jest uznana, no to i pieniądze też się znajdują, bo one są nieodłączną częścią po prostu tej naszej zakładowej kultury. Myślę również, że wielkość zawdzięczamy również dobrej współpracy. Jasielskie Centrum Kultury koordynuje całą działalność. Żadna impreza zakładowa nie może się, nie tylko zakładowa, miejska, wojewódzka, nie może się odbyć bez zakładowych zespołów artystycznych, oświatowych. No, posiadamy unikalne zespoły, klub filmowy, klub szarowy. Halo Jasło, niestety musimy przerwać waszą jakże ciekawą rozmowę, ale czas nagli, a chcielibyśmy jeszcze oddać głos do Iławy. Zamierzaliśmy ją kończyć, Zygmunt, już oczywiście, przekazując głos do Iławy, bo tak to mamy zapisane w scenariuszu. Halo Iława. Dziękuję. Jaki jest wynik akcji zbierania książek? Proszę popatrzeć na tablicę. Wynik został zapisany przez rzeczników obu miast. 72 tysiące. Wraz z rzecznikiem Iławy, ponieważ wynik jest gorszy jednak od naszych konkurentów, z panem Paluszewskim apelujemy,
jeszcze raz do Państwa gorąco, w tym krótkim czasie, aż do zamknięcia akcji zbierania książek, jeszcze można przynieść wiele egzemplarzy i być może możemy wygrać całą tę akcję. A więc apelujemy jeszcze raz o przynoszenie książek tutaj do punktu. Panie nie mają w tej chwili co robić. Halo, Andrzej Kwiatkowski. Ja, proszę Państwa, zdjąłem swój paradny mundur, albowiem nie śmiałem w nim wystąpić przy moim gościu. Jest nim pan Edward Witczak, komandor, porucznik w stanie spoczynku, oczywiście komandor marynarki wojennej. Panie komandorze, co pan robi w Iławie? Po prostu, gdy zbliża się wiek emerytalny, każdy myśli o jakiejś przystani. Ja sobie jako przystań patrzyłem Iławę. Oczywiście to nie jest tak zwana spokojna przystań, o czym świadczy zresztą dzisiejszy tutaj ruch na placach wszędzie, a poza tym ja osobiście też tej cichej przystani nie zaznaję, albowiem wiele pracuje społecznie. I został pan tu dlatego również, że Iława jest piękna. Przygotowywania turnieju i ogromną radość w czasie jego trwania. Pamiętam również ogromną radość chwilowego zwycięstwa. I dlatego w czasie lata nosić będę tę właśnie koszulkę. Całym sercem jestem z Iławą, ale oto postscriptum do turnieju miast. Dzień dobry Państwu. Tego programu właściwie miało nie być. Konieczność jego stworzenia pojawiła się tuż po zakończeniu, przed tygodniem turnieju miast. Przypomnę Państwu, że w turnieju uczestniczyły dwa miasta, Iława położona w województwie olsztyńskim i Jasło w województwie krośnieńskim. Do przyznania było 5 dużych punktów. Jeden z tych punktów był to punkt, który przyznawało jury za prezentacje kulturalne, za prezentację dorobku tego, co oba miasta pokazały na telewizyjnej antenie. I tutaj właśnie zrodził się problem. Jako że zaistniała pomyłka, którą z kolei prostowaliśmy, zmienił się wynik, zmieniła się punktacja i cóż, powiem wprost, zostaliśmy posądzeni o to, że popełniliśmy malwersację, manipulację, czy jak to tam nazwać. Proszę Państwa, celem dzisiejszego programu jest wyjaśnienie do końca tego, co działo się w trakcie programu, tego, jak przebiegało głosowanie, wyjaśnienie wszystkich tych punktów, które mogą się jeszcze Państwu wydawać niejasne. Do naszego studia zaprosiliśmy jury uczestniczące przed tygodniem w turnieju miast. Jest przewodnicząca jury, pani Barbara Pietkiewicz. Pani oddaje głos. Dziękuję. Może najpierw odtworzymy stan sytuacyjny tego momentu, a potem emocjonalny, merytoryczny. Na początek jednak chcę złożyć deklarację pewną, bowiem zwracali się już do mnie widzowie z Iławy, widzowie z Mazur, co mnie łączy z Jasłem, czy jestem urodzona w Jaśle. Otóż nie tylko tam urodzona nie jestem, nie mam tam żadnych krewnych ani znajomych, ale też jest to jedyny zakątek w Polsce, którego nie znam, niestety. Żałuję, ale nigdy tam jeszcze nie byłam. Natomiast związana emocjonalnie jestem z Iławą, z Mazurami. Są to miejsca, do których przyjeżdżam od czasów swoich młodości. Tam zaglądam ciągle, zwłaszcza do ulubionego mego Mrągowa. Spędzałam wakacje w Iławie. Więc tak to wygląda, jeżeli chodzi o moje drobne sentymenty. Tak, więc to jeśli chodzi o pewne takie drobne zaplecze. Natomiast poprosilibyśmy teraz o tworzenie pierwszego momentu głosowania. W tej chwili, proszę bardzo, zbieram głosy. A więc tak, bardzo proszę, a więc jury wpisuje w tej chwili nazwy miast, tych miast, które wybrały, tego miasta, jednego konkretnego. Za chwilę podliczymy głosy i przyznamy kolejny duży punkt za prezentacje artystyczne. Przewodnicząca jury już zebrała głosy. W tej chwili odbywa się liczenie, jakże ważny moment. Proszę panów, sprawa nie jest prosta. Otóż Jasło 2 głosy i
udział w remisie i ława raz, dwa, trzy, cztery. Ja swój głos dopisuję do Jasła, jako że jednak w produkcjach znalazłam tam więcej profesjonalizmu i to chcę docenić. Z tego rozumiem. A zatem jest raz, dwa, trzy, cztery i ława. I w remisie liczymy po jednym punkcie, tak? Po jednym. Czyli jest pięć i ława, a Jasło raz, dwa, trzy, cztery. Więc jednak i ława zwyciężyła młodość. A więc proszę Państwa, jednoznacznie 5-4 dla Iławy. Zgadza się? Tak. Tak jest. A więc duży punkt. Proszę Państwa, i tak wyglądało pierwsze głosowanie. Znaczy właściwie to, które miało zasadnicze znaczenie. Gdzie powstał błąd? To jest pytanie. Co się teraz dzieje? Jest moment refleksji nad naszym głosowaniem. I tutaj pan Bogusław Kaczyński zwraca się do mnie w tym momencie. Pani Barbaro, ja muszę uznać wielkość profesjonalną dokonań Jasła. Ja chciałbym w sposób osobisty przyznać im... jakąś nagrodę, formę nagrody. Nie wiedzieliśmy jeszcze jaka nagroda, ale albo moja osobista nagroda, bo wspaniałość produkcji Jasła no, była taka, że ja nie mogłem przejść do porządku dziennego nad głosowaniem jury. I wobec tego ja pani Barbara... Ja podchodzę do panów i rozmawiamy. Przy czym ustalmy, panie Bogusławie, głosował pan na Jasło. Oczywiście na Jasło. Tak. Podchodzę. Ale proszę państwa, mnie się wydaje, że jest istotnym elementem powiedzenia jednego. Program przecież biegnie. To znaczy, w tym czasie odbywają się oglądane przez telewidzów takie czy inne elementy programu. Tam zbierają książki, tutaj głosują telewidzowie, tam naczelnicy gmin, a w tym czasie my tu rozmawiamy. To jeszcze nie jest koniec całego konkursu. Jak gdyby z tego biegnącego na żywo programu. I rzeczywiście redaktor Kaczyński mówi o tym, że on chciałby jakoś wynagrodzić tę krzywdę Jasło. Jak pamiętamy, pani redaktor Pietkiewicz powiedziała, że głosowała na te Jasło. Ja także na nie głosowałem. W pewnym momencie pan profesor mówi, że też głosował. I ja mówię, Basiu, tyś się chyba pomyliła, bo nas głosujących na Jasło, tak, zwłaszcza, że pan Puzio mówił, że daje remis, jest więcej. Basia sprawdza te kartki, a powtarzam, proszę państwa, program w tym czasie biegnie. Wstępuje się książki, głosują naczelnicy i głosują telewidzowie. Program biegnie i Basia mówi, pomyliłam się. Proszę tak, państwa, niestety trzeba też otwarcie powiedzieć, następne zdanie mówi, ale przecież nie możemy tego ujawnić. Ja teraz odtworzę, proszę pa, i nagle w tym momencie zaczyna się sprawa, bo oczywiście w tej sekundzie wszyscy zdaliśmy sobie sprawę, że po pierwsze nastąpiła pomyłka, a po drugie, że ujawnienie tej pomyłki bądź jej nieujawnienie narazi nas wszystkich, a może nawet i telewizję, na zarzuty manipulanstwa, na zastanawianie się, kto z nas się gdzie urodził, cośmy mieli przed chwilą do tutaj tego przykładu, ale to wszystko bzdura. Był to zabawowy teleturniej. 9-8 osób zostało poproszone w zgodzie ze swoimi poglądami. Przecież każdy z nas mógł się mylić. Ja głosowałem na Jasło, a może i ława jest 100 razy lepsza. Proszę państwa, ustalmy parę takich rzeczy. Po pierwsze, nikt z państwa swojego głosu nie zmieni. Nie zmienił głosowania. Więc chwileczkę, może jeszcze właśnie powiem to, że w tym momencie, kiedyśmy tu podeszli sprawdzić, czy ja dobrze policzyłam, ja dopisałam już wreszcie swój głos, bo ja go mówiłam ciągle, prawda, z głowy, z pamięci. I teraz patrzcie, jak to się jasno, ewidentnie ułożyło. Ja po prostu pomyliłam jeden z głosów w tym ferworze, uznałam, że Jasło to Iława. Na nieszczęście te miasta mają tę samą ilość liter. I w gorączce mnie się, jak to się mówi, ciemno przed oczami zrobiło. I w tym ferworze kartki mi się pomyliły. To nie jest mój brak doświadczenia, proszę państwa, ponieważ ja miałam honor uczestniczyć w wielu, jak mówiłam, jury, nawet międzynarodowych i światowych. I jedno, co powiem, chociaż byłam przewodniczącą. I tu należy na system udoskonalić. Nikt nigdy nie liczy karteczek. Od tego są bierni, zimni ludzie, którzy zebrane głosy, czy w sposób jawny, czy napisany, liczą. Jeszcze jedną rzecz wyjaśnimy w tym momencie. Interpretując pomyłkę, powiedziała pani, że nie doliczyła pani swojego głosu, co oczywiście nie było zgodne z nie prawdą. Było to w ferworze boju, że nie tak, doliczyłam, tak bo rzeczywiście w pewnym sensie nie, nie doliczyłam, bo on nie leżał. Doliczywszy go. I to zmąciło obraz mój wzrokowy. Natomiast prawda była ta, że mnie się te karteczki tutaj, już nie powiem jakie, pomyliły. I teraz patrzcie, jeżeli ja z panami razem układam już teraz jasno,
stwierdziłam, że to nie było tak. Grom z jasnego nieba. Nie muszę opowiadać Państwu, co się ze mną działo. Bowiem w tym momencie jest to pełna moja kompromitacja. Źle liczy. Źle liczy. I teraz sekunda druga. Tuszujemy sprawę. Jakżeż to? Jak to by było możliwe? Ja proponuję, proszę Państwa, w tej chwili, żebyśmy obejrzeli drugi fragment materiału archiwalnego, który mamy przygotowany, to znaczy ujawnienie głosowania. Proszę bardzo. I okazało się, że w ferworze walki popełniliśmy dość zasadniczą omyłkę. Oddaję głos przewodniczącej jury, pani Barbarze Wietkiewicz. Proszę Państwa, rzeczywiście mówiłam tu o wielkim napięciu i nerwach i sama w tę atmosferę wpadłam. Otóż liczyłam głosy, nie dopisawszy swojej karteczki, bo ja je zbierałam. Kiedy uświadomiłam sobie ilość tych kartek, ilość głosów, okazało się, że tego mego napisanego zabrakło. I zmienił się rezultat, to znaczy wygrało Jasło. Żeby sprawa jeszcze była jasna i oczywista, poproszę, żeby panowie teraz zadeklarowali swoje głosy, powiedzieli je jawnie. Po kolei, pan Antoni... Nie, to ja proponuję przez podniesienie ręki po prostu, wtedy policzymy. Nie, dlatego, że musimy się deklarować, na jakie miasto głosowaliśmy. Po prostu musimy ujawnić głosowanie tajne. Więc ja głosowałem na Iławę. Iława. Jasło. Remis. Jasło. Iława. Jasło. Jasło. Czyli wynika z tego, że Jasło. Mamy rzeczników obu miast. Proszę Państwa, czy Państwo zapoznali się z dowodami rzeczowymi w postaci kartek z głosowania? Tak, chciałem stwierdzić, że osobiście sprawdziłem wiarygodność wpisu na kartę głosowania i potwierdzam werdykt szanownego jury i Pani Przewodniczącej. Czyli proszę Państwa... W tym momencie proszę, żebyśmy to jeszcze dla dowodu mocniejszego te kartki rozpoznali. To jest moja kartka, ja ją znam. Pan Włodzimierz Puzio, który nam narobił tutaj trochę kłopotu z swoim podwójnym głosowaniem, to wiem. A jak jest zresztą? To jest moje. Szczęśliwie te kartki przechowałam. Moja przypisana flamastra. Czarny. Czy wszystko się zgadza? Wszystko. Mi się zdaje, przepraszam, że tu nie naprawdę nie ma znaczenia. Czy było 100 punktów, czy nie, to nie. Nie, nie, panie Włodzimierzu, ja tylko mówię przecież żartem, tylko zapamiętałam pana kartkę. Oczywiście, proszę państwa, ja w tym tłumaczeniu byłam niejasna. To znaczy, prawdą było to, co ja powiedziałam, że ja nie miałam tej kartki napisanej, nie miałam. I to mi zmąciło obraz plastyczny sytuacji. Natomiast prawda była może bardziej oczywista ta, że w tym oglądaniu tych kartek podmieniły mi się one. I stąd pojawiła się ta różnica. Ten błąd. I kiedy ja napisałam tę swoją kartkę i jeszcze raz wszystko rozłożyliśmy, to rzeczywiście wtedy już nie było żadnej wątpliwości. Bo to mnie się wydaje, to robienie z tego afery, z tak pięknego właśnie turnieju, który wyzwala wspaniałe i cudowne rzeczy w narodzie, pokazanie, że naród jest prężny, wspaniały. Robienie z tego i w ogóle zabawy, z wielkiej gry, robienie afery jest dla mnie rzeczą przerażającą. To ja wczoraj, nie bardzo umiemy się bawić. Ja wczoraj przeczytałem w gazecie, że wynik został obalony, zwycięstwo obalone, że rzekomo pomyłka jury. Ja chciałbym powiedzieć, że jury nie pomyliło się ani nie rzekomo, ani naprawdę, tylko w ogóle się jury nie pomyliło, tylko pomyliła się osoba licząca głosy jurorów. Bo myśmy głosowali na miasta i potem potwierdziliśmy to. I do dzisiaj potwierdzamy nasz werdykt. I też to, co powiedział pan Puzio, jestem zdumiony, że ta miła impreza, do której mnie zaproszono i bardzo się cieszyłem, przerodziła się w coś, co może wywołać zarzewie wojny domowej w naszym kraju. A wcale nie chcielibyśmy, aby północ walczyła z południem przez wiele lat, panie Bogusławie, tego, że ktoś pomylił się licząc kartki. Tutaj nie ma, wyjaśnijmy od razu też, że nie ma konfliktu pomiędzy miastami, pomiędzy Iławą a Jasłem. Takiego konfliktu nie ma, natomiast Iława ma żal do nas, do jury, do telewizji, o to, że my popełniliśmy błąd, a może manipulację. Bardzo mnie boli właśnie opinia telewidzów, kiedy stwierdza, że moment odkrycia prawdy jest nie momentem odkrycia prawdy, a jakiejś manipulacji. Proszę Państwa, to jest też z kolei moja deklaracja, że ja głosując na Iławę i chyba ci, którzy głosowaliby też, nie dopuścili do zmiany sprawy, która potwierdzała ich opinię. Ja nadal podtrzymuję swoje opinie wygłoszone w programie, ale z równym niepokojem jak pan Puzio dochodzę do wniosku, że no, nie umiemy się bawić.
Nie bardzo umiemy przegrywać, aczkolwiek chciałbym podkreślić, że doskonale rozumiem mieszkańców Iławy. No wyobraźcie sobie, kochani, w jakiej sytuacji oni byli. Oni już byli kreowanymi zwycięzcami, już, jak to ulubiona gazeta nas wszystkich napisała, otwierano butelki z szampanem i tu nagle ten kubeł z zimnej wody. Ta przykra sytuacja, jaka się wytworzyła, bo niewątpliwie przykra sytuacja i nie powinno być takich sytuacji raczej, ujawniła pewne pozytywne cechy pracy telewizji. My, pracujący stale w telewizji, bez przerw wywołanych tymi czy innymi stanami, jak wiemy, musieliśmy zawsze słuchać i często jeszcze słuchamy wielu przykrych słów, wielu przykrych opinii na temat nieuczciwości, na przykład telewizji. Myślę, że ten turniej ujawnił, że jest to instytucja, która kieruje się uczciwymi zasadami, że werdykty jury nie są kreowane w bufetach telewizyjnych przed rozpoczęciem turnieju, albo w trakcie trwania turnieju, gdzie, jak powiedział pan Witold Filler, mieliśmy wiele okazji rozmawiać w czasie państwa prezentacji, które na monitorach oglądaliśmy, tylko po prostu jesteśmy no, grupą uczciwych ludzi, którzy uczciwie chcą pracować i z uczuciem, z poczuciem uczciwości wrócić do domu. I dlatego obaliliśmy to nieudolne, przepraszam pani Basiu, liczenie, bo tak trzeba to nazwać, i woleliśmy ogłosić prawdę i wyjść z tym uczuciem, wrócić do naszych domów. I to chyba także pozytywne zjawisko. W naszym studiu są dwaj prawnicy, dr Witold Piechocki, prawnik powołany przez Iławę celem dokonania ekspertyzy tego, co zdarzyło się w trakcie turnieju. Dodam, że pan Piechocki, dr Piechocki jest ekspertem spraw konkursowych oraz sędzia Eugeniusz Mzyk, dyrektor Departamentu Spraw Cywilnych Ministerstwa Sprawiedliwości, poproszony przez telewizję o wyjaśnienie swojej opinii i oddaję panom głos. Po tej prezentacji tu w studio i wypowiedziach członków jury myślę, że w ogóle zagadnienia prawnego jako takiego nie ma. Bo rzeczywiście, jeśli sami zainteresowani oświadczyli tu swoje tryb głosowania, wypowiedzi, nie jest tu nic spornego. Autentycznie, wobec czego jako zagadnienie prawne nie można tego traktować, stąd też mogę tylko powiedzieć, że zostałem poproszony o to, że znalazła się inna ekspertyza prawna w innym stanie faktycznym, ale w tej sytuacji no, nie widzę nawet i podstaw do zmiany opinii. Jeśli przyjmiemy ten stan faktyczny, który państwo tu zaprezentowali, to zagadnienia prawnego jako takiego nie ma, no i wynik jest chyba oczywisty. Gdyby przyjąć inne założenie, nie wiem, czy takie twierdzenie będzie zgłaszał pan doktor Piechocki, no to można by rozważać w innych kategoriach. Proszę bardzo. Władze miejskie Iławy zwróciły się do mnie po transmisji teleturnieju i po tym zdarzeniu, które miało miejsce odnośnie wyniku tej pozycji konkurs, abym wypowiedział się, jak problem wygląda z prawnego punktu widzenia. Otóż moje zdanie, znaczy w pewnym sensie podzielam pogląd pana sędziego z ministerstwa, ale moje zdanie jest nieco inne co do całości zagadnienia. Mianowicie, przede wszystkim chciałbym zwrócić uwagę na trzy zasadnicze błędy, które zostały popełnione z jurydycznego punktu widzenia. Przede wszystkim pierwsza sprawa, zawsze i generalna zasada jest tego rodzaju, że w konkursach wiąże orzeczenie jury pierwsze, dlatego że konkursy mają tak zwane obostrzone przepisy prawne dotyczące rozstrzygnięć konkursowych, a teleturniej jest też konkursem, więc wobec tego to pierwsze orzeczenie było wiążące, tym bardziej, że z wyliczenia kartek wynikało, iż wynik był 5-4 dla Iławy. Co prawda w drugim wejściu pani przewodnicząca oświadczyła, że zapomniała oddać swojego głosu, no ten problem został już wyjaśniony, ale w każdym razie suma głosów z tego pierwszego wyliczenia przemawiała na rzecz Iławy. Dalej, drugi przepis, który został naruszony, mianowicie tajność głosowania. Oczywiście jasne jest, że głosowania w konkursach dotyczące sposobu głosowania przez jury są zawsze tajne, to jest generalna zasada. Zresztą przytoczę tutaj, wynotowałem sobie wypowiedzi kilka, ale przytoczę jedną wypowiedź, mianowicie pana profesora Kozakiewicza, który powiedział dosłownie: nie chcę zdradzać tajników mojego głosowania. Tak powiedział dosłownie, spisałem z taśmy, bo 4 razy taśmę przeglądałem,
A więc wobec tego członkowie jury sobie zastrzegali tajność głosowania i skoro już miało być przeprowadzone długie głosowanie, ono powinno być przeprowadzone w taki sam sposób jak pierwsze. Przepraszam bardzo, że panu przerwę. Nie było drugiego głosowania. No ja przyjmuję, że to było drugie głosowanie. Jakim sprawdzenie było drugie głosowanie? Nie, nie. Nic podobnego. Pan, panie doktorze, odróżnia głosowanie. Głosowanie od sprawdzenia, ale teraz może ja wyjaśnię, może ja wyjaśnię, dlaczego ja to traktuję jako drugie głosowanie, dlatego, że ono zostało przeprowadzone w inny sposób, niż przemawiają za tym założenia, dlatego, że ono zostało odtajnione, ono zostało przeprowadzone w sposób jawny. I było to te same głosowanie, a więc wobec tylko tego, tyle, że odtajnione. Ja to traktuję jako drugie głosowanie. Dalej, następne zagadnienie, mianowicie jeśli chodzi o sposób obliczania odbywa się zawsze w ten sposób, że dokonuje tego jakieś zgrupowanie niezależne, więc na przykład jeśli są jakieś wybory gdzieś w organizacjach i tak dalej, zawsze powołuje się specjalną, no tutaj powinna być osoba, która by to wyliczyła w sposób niezależny. To są te trzy zasadnicze błędy, które w moim przekonaniu zostały popełnione. Teraz jest jedna sprawa, mianowicie musimy nawiązać do przyczyny, która spowodowała to, w dalszym ciągu twierdzę, drugie głosowanie. Mianowicie pani przewodnicząca oświadczyła, że nie oddała w sposób zrozumiały, w sposób oczywisty swego głosu. Proszę państwa, jest zupełnie jasne i zrozumiałe, że ten głos został oddany w sposób oczywisty, dlatego że artykuł 65, pozwolę sobie poruszyć, tutaj przytoczyć przepisy prawne. Artykuł 65 Kodeksu Cywilnego powiada, że oświadczenie woli złożone w danych okolicznościach w sposób oczywisty i zrozumiały jest wiążące. Pani przewodnicząca wskazała na siebie, a więc wobec tego został wyczerpany ten przepis. W sposób jasny i zrozumiały w danych okolicznościach ten głos został złożony i on był wiążący wobec tego. Więc to są te trzy... I precyzyjnie przewodnicząca powiedziała, że oddaje głos. Tak jest i wobec tego to jednak tutaj tak jak to przepisano... Tutaj zmiany nie było. To jest zupełnie jednak odmienne zdanie, jeśli państwo pozwolą. Jedno zdanie tylko. Jasno powiedziała. Jest to, gdy, jeśli przyjmiemy, bo pan doktor myślę zgodzi się z takim twierdzeniem, jeśli to była oczywista omyłka, nastąpiło tylko sprostowanie tej omyłki. Tak, tylko że... Jeśli taki stan faktycznie przyjmiemy. A czy mamy podstawy nie wierzyć członkom jury? Tylko tutaj musimy jedną rzecz przyjąć do wiadomości, mianowicie środowisko tego nie przyjmuje do wiadomości, że to jest, że to była pomyłka i na tym cały problem. Ale temu zaświadczyliśmy właśnie, bo to był ten cały program, by wyjaśnić prawdę i dlatego pojęcie pomyłki zostało obalone. A wchodząc w szczegóły pana wyjaśnienia, to jeśli pan pozwoli, dla nas nie było to zakończenie całości tego naszego wielkiego konkursu. To był jeden z elementów gry. Przyjmowaliśmy tutaj bądź oficjalne, otwarte głosowanie, bądź tajne. Nie było takiego rygoru przyjętego. Można ujawnić było nasze głosowanie. A powiem więcej, w trakcie, nie wiem czy państwo zauważyli, tablica to stoi z boku, teraz to będzie niewidoczne. Pamięta pan Zygmunt, mówiliśmy o książkach, kto ile książek zebrał. Otóż koleżanka pisząca napisała te sumy odwrotnie. I teraz gdyby uznać to, co pan mówi, że raz przyjęty rezultat zostaje, to wtedy byłaby kolosalna różnica z kolei w wypadku głosowania. I mielibyśmy brnąć dalej? Nie, my po prostu chcieliśmy zawsze iść tropem wyników oczywistych i prawdy. Ja myślę, że ważną rzeczą jest powiedzieć, że myśmy nie robili żadnego drugiego głosowania. Myśmy ujawnili na wizji, jak głosowaliśmy, bo nie wszyscy mogli kartkę wyglądać. Ponieważ zaszła taka potrzeba. I co więcej jeszcze, stwierdzenie pana doktora, moim zdaniem wbrew oczywistym dla telewidzom i dla nas faktom, że były tutaj dwa głosowania, implikuje nam w sposób publiczny, panie doktorze, że my z nieznanych zresztą celów mówimy nieprawdę. Znaczy chciałbym usłyszeć pana odpowiedź. Pan implikuje nam, a więc i każdemu z nas osobna, że my mówimy z nieznanych celów nieprawdę. Chciałbym, żeby pan powiedział, czy ja kłamię, czy nie. Chciałbym, żeby pan jako prawnik mi na to odpowiedział. Jeśli chodzi o pojęcie nieprawdy, to ono absolutnie tutaj nie wchodzi w grę, tylko tutaj chodzi w znaczeniu juridycznym o dokonanie drugiego stanu faktycznego, a więc o drugim głosowaniu. To jest ten sam stan faktyczny, tylko ujawniony. Na oczach panie doktorze, przepraszam najmocniej. Kiedy pan mówi, że jest drugie głosowanie, to oświadcza pan tym samym, że wynik tego głosowania może się różnić w domyśle od pierwszego. I takie są domysły. To znaczy nam zarzuca się w tym momencie po prostu mówiąc kłamstwo. Czyli my po prostu podnosząc ręce,
Tak. Który z nas zmienił swój werdykt pierwszy. Czyli pan jest to pełna nieprawda i to nas obraża. Dwa głosowania, a zatem my, różne. Mówiąc, że było jedno i powtórzenie, kłamiemy. Tak czy nie? No, oczywiście z tego są konsekwencje prawne i nasze wobec pana. W czasie drugiego głosowania głosujący miał prawo zmienić swoje zdanie. Ale myślę, w jaki sposób, jak miliony ludzi widziało to przecież. Myślę, że w tym momencie jest to, że miał prawo w sensie prawnym, natomiast nie miał prawa w sensie moralnym i tego żaden z nas nie zrobił. I ława czuje niesmak po tym, co się zdarzyło. Ja to rozumiemy ogromnie. Ja muszę nie chcielibyśmy, żeby to był niesmak. Rozumiemy uczucie przykrości, uczucie zaskoczenia niejako, ale osobiście nie rozumiałbym uczucia niesmaku, tym bardziej po tych wyjaśnieniach. Ja czuję się zobowiązany jeszcze jedną rzecz wyjaśnić panu, panie doktorze, co do sposobu głosowania. Nie był to pierwszy turniej miast w tej edycji i czwarty. I głosowanie w kolejnych czterech turniejach wyglądało bardzo różnie. Czasami dochodziliśmy do wniosku, że na wizji musimy siebie i telewidzów przekonać i było to głosowanie jawne, kiedy od początku mówiło się głosuję za Nysą, ponieważ jestem sercem z nim. Tutaj nie sądzę, żeby tego typu programu, tego typu konkursu, który podkreślaliśmy tu wszystkim, jest zabawą, można by oceniać z punktu widzenia paragrafów prawa dotyczącego zasad konkursu. W momencie, kiedy stawiamy tak sprawę, podważamy zdecydowanie zabawowy charakter inspirujący tego turnieju.